Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No, cześć, Artur. Witam. Cześć, cześć, witam. Cześć, cześć, cześć. Dobrze, dzień dobry Państwu. Minęła godzina 8.30. W związku z czym rozpoczniemy nasze dzisiejsze obrady. Wysoka Rado, artykuł 15 ZZX ustawy 1 i ustęp 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi w sytuacji kryzysowych mówi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. Obradowanie w trybie zdalnym zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu JST oraz innemu organowi działającemu kolegialnie. Tym samym Wysoka Rado, otwieram 41. Zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świłodzinie. Witam obecnych zdalnie Państwa radnych. Witam Pana Burmistrza, Panią Burmistrz. Witam pracowników urzędu oraz wszystkie osoby, które nas oglądają. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są nadal rejestrowane. Są urządzeń nagrywających dźwięk i obraz, a uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych i wizerunku. Wobec powyższego przechodzimy do sprawdzenia obecności. Pan Edward Cichański. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Krzysztof Drzymała. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Tadeusz Janowicz. Obecny. Obecny. Tak. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Marta Komin. Dzień dobry, jestem obecna. Pan Janusz Koszyka. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Artur Kubacki. Jeszcze raz witam wszystkich, jestem obecny. Pan Andrzej Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Piotr Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Dariusz Mierzeń. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Anita Molicka. Dzień dobry, jestem obecna. Pani Małgorzata Osica. Dzień dobry, jestem obecna. Pan Daniel Prawat. Panie Danielu, nie słychać Pana. Teraz słychać, Panie Przewodniczący? Tak jest. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan Włodzimierz Rosada. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Sławomir Siewruk. Dzień dobry, jestem. Pan Michał Siodła. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Justyna Smońska. Pan Krzysztof Tomalak. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Dzień dobry, jestem obecna. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Dzień dobry, jestem obecna. Ja również jestem obecny i jeszcze raz Pani Justyna Słowacka. No nie widzę Pan Justyny.
Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 20 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa zgodnie z paragrafem 56 statutu gminy może wnieść uwagi do protokołu najpóźniej na dzisiejszej sesji. Czy w związku z tym są jakieś uwagi? Skoro uwag nie wniesiono, uważam protokół za przyjęty. Przedstawię Państwu teraz porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza Świebodzina za pierwszy kwartał 2022 roku. Przepraszam. Punkt czwarty, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi. Punkt piąty, sprawozdania z realizacji za 2021 rok strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Świebodzin za lata 2015-2021. Punkt szósty, ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Świebodzin za rok 2021. Punkt siódmy, projekty uchwał i tak w kolejności projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-2032. Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi świebodzińskiemu. Kolejny projekt w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiącym wyłącznej własności gminy Świebodzin. Piąty projekt w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świebodzin na rok 2022. Szósty projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chociule gmina Świebodzin. Siódmy projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Ósmy projekt w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ulicy Piłsudskiego. Dziewiąty w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Dziesiąty w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 1 Maja 17 w Świebodzinie. Jedenasty projekt w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Generała Sikorskiego 17 w Świebodzinie. I dwunasty projekt w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową nieruchomości położonej w trzecim obrębie Świebodzina na osiedlu Łużyckim Świebodzin. Ósmym punktem dzisiejszej sesji będzie przyjęcie protokołu pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, dziewiątym zapytania i interpelacje, dziesiątym sprawy różne i w sprawach różnych, tak jak było już mówione przez panią Darię na komisja, wytypowanie członków zespołu do przygotowania i przeprowadzenia konkursu burmistrza Świebodzina na najpiękniejszą zagrodę wiejską gminy Świebodzin. 11 punktem będzie zamknięcie dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Skoro nie widzę, to i uwag nie wniesiono, będziemy procedować według przedstawionego porządku obrad. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest sprawozdanie z działalności burmistrza za pierwszy kwartał 2022 roku. Sprawozdanie otrzymali Państwo w formie pisemnej. Czy Pan Burmistrz chciałby coś dodać? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czy ja mogłabym zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Pana Burmistrza dzisiaj nie ma, wobec tego są dzisiaj obecni kierownicy, także będą Państwo odpowiadać na pytania do sprawozdania, które zostało przedstawione. Aha, dziękuję. Czy wobec tego ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Pan radny Daniel Prawac. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz. Państwo kierownicy, tak, tych pytań mam kilka. Z ciekawością przeczytałem to sprawozdanie i wielu rzeczy też się dowiedziałem, co się dzieje w naszej gminie. Pierwsze pytanie, pojawia się tam informacja o programie Umiem Pływać i początkowo mieli być to objęci tym programem wszyscy uczniowie klas 1-3 wszystkich szkół naszych, no ale dofinansowanie zostało przyznane w niewystarczającej wysokości, dlatego zapytam się, jak zostaną, czy już zostali wytypowani ci uczniowie, ta 90, która będzie brała udział w tym programie? Dzień dobry, to może ja odpowiem na to pytanie.
Wnioskowaliśmy o dużo większą kwotę dofinansowania. Wszyscy uczniowie mieli być objęci, znaczy wszyscy, ze wszystkich szkół. Natomiast obcięto nam to dofinansowanie i pani Chmielewska tutaj rozmawiała z dyrektorami szkół i w związku z powyższym zostały wytypowane dwie szkoły, które będą brały udział w tym programie, czyli Gościkowo i Zespół Szkół numer 1. A proszę, proszę powiedzieć, na jakiej podstawie, czy ewentualnie kolejne szkoły, czy jak to wyglądało, to typowanie? Znaczy powiem panu właśnie... tak, ja nie brałam udziału w tych rozmowach, tylko pani Chmielewska, a w związku z tym, że jej nie ma, no to ja też nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak te rozmowy przebiegały, dlaczego akurat te szkoły, a nie inne zostały wytypowane do programu. Okej. To zapytam się też z tej działki, dziękuję bardzo pani kierownik, z tej działki oświatowej pojawiła się też informacja o wyborze nowych dyrektorów, właśnie między innymi zespołu edukacyjnego w Gościkowie i o konkursie na dyrektora przedszkola numer 5. Czy możemy wiedzieć, kto został wybrany przez komisję na prowadzenie tych placówek? Dzień dobry Państwu, to może ja odpowiem. Jeżeli chodzi o przedszkole numer 5, to wybór na dyrektora przedszkola numer 5 pozostaje bez zmian, czyli dalej pełniąca funkcję do tej pory pani Dorota Benda-Zielińska została dyrektorem na kolejną kadencję. Jeżeli chodzi o wybór do zespołu edukacyjnego w Gościkowie, to wybrana komisja wybrała i konkurs został zatwierdzony panią Agnieszkę Boruszewską, która będzie pełniła funkcję dyrektora na kolejną kadencję. Dziękuję bardzo. A pani kierownik, a odnośnie tej typowania tych uczniów, tego programu Umiem Pływać, mogłaby pani nam coś więcej powiedzieć? Powiem panu tak, nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, przykro mi bardzo, ponieważ też zostałam postawiona przed faktem, że pani Grażyny nie ma w pewne sprawy, ja miałam całkiem inny zakres obowiązków, więc musiałabym się zapoznać. Jeżeli taką sprawę rozpoznam, jeżeli porozmawiam z dyrektorami, jak to przebiegało, to wtedy mogę panu takiej odpowiedzi udzielić ewentualnie na piśmie, bądź na przyszłej sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejnym pytaniem, o które tutaj no jestem zainteresowany, przeczytałem w sprawozdaniu za pierwszy kwartał, że ścieżka rowerowa między Siebodzinem a Grodziszczem ma być jutro ukończona. Czy ja dobrze rozumiem, ona jutro rzeczywiście zostanie oddana do użytku? Pani Kamilo, proszę o włączenie mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, musiałam po prostu przeskoczyć na komputer, bo mam jakiś problem techniczny. To ja udzielę odpowiedź na to pytanie. Jeśli chodzi o budowę ścieżki relacji Świebodzin-Grodziszcze, to w dniu 26 kwietnia inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. A, czyli już możemy jeździć tą ścieżką. Tak. Super, super. Czyli przed terminem z tego, co pani kierownik mówi. Tak. Miał być na jutro. Świetnie. To zapytam się od razu, może pan kierownik też mi odpowie w tej materii. Zauważyłem w sprawozdaniu informację o awaryjnym zabezpieczeniu murów w fosie. Ja bym chciał poznać więcej szczegółów przy ulicy 30 stycznia. Zgadza się. Więc jeśli chodzi o to zadanie, no to powiem może w ten sposób, że w przeciągu kilku ostatnich tygodni nastąpiła znaczna i gwałtowna degradacja tego muru, który jest wykonany z kamienia polnego. Ten mur znajduje się na granicy działki drogowej należącej do gminy, stanowiącej ulicę 30 stycznia oraz działki prywatnej należącej do spółki. W wyniku tej degradacji i drgań wywołanych ruchem samochodów ciężarowych i również samochodów służb komunalnych, mur uległ uszkodzeniu. To uszkodzenie polega na jego pęknięciu, w wyniku którego powstało wyruszenie w kierunku fosy. Mur ten posiada znaczne ubytki, jak Państwo pewnie zauważyli, i pęknięcia podłużne u jego podstawy. W związku z tym należy zapobiec utracie stabilności, dalszego osiadaniu nawet też i nawierzchni chodnika oraz jezdni asfaltowej. I wówczas no, zachodzi konieczność zabezpieczenia tego muru na długości
powiedzmy 10 metrów. Dlatego też gmina tutaj zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji. I już teraz też powiem Państwu, że 30 marca tego roku uzyskaliśmy zaświadczenie od starosty Świebodzińskiego o braku sprzeciwu na realizację tych prac polegających na zabezpieczeniu muru. Więc już mamy gotową dokumentację i też przystąpimy w najbliższym czasie do robót polegających na zabezpieczeniu tego muru. Dziękuję bardzo. To jeszcze w tej kwestii, myślę, że też do pani kierownik, bo też przeczytałem, że remont dachu ratusza jest przewidywany, tak? I że do 8 kwietnia miały wpłynąć oferty. Właśnie czy uwolniono wykonawcę tej dokumentacji, bo tego sprawozdania już nie było. Tak, nie było, bo akurat sprawozdanie obejmuje okres do 31 marca. W kwietniu otworzyliśmy oferty, bodajże to chyba był 7 kwietnia. Czy 8, z tego co kojarzę, udało się. Znaleźliśmy biuro projektowe, które podejmie się opracowania tej dokumentacji. Jesteśmy już po podpisaniu umowy. Z tego co kojarzę, to ta umowa została podpisana chyba w tym tygodniu. Ale mogłabym jeszcze to sprawdzić, jeżeli Państwa to interesuje, ale na pewno po 20 kwietnia. Termin realizacji prac przypada do 30 listopada. No, czyli do końca prawie roku. Pani kierownik, mam zapytam się też, bo też są dwa zadania, które nie zostały rozpoczęte i chciałem poznać przyczyny. Pierwszym z nich jest odwodnienie terenu garaży przy torze. To może tutaj od razu odeślę do pana kierownika Kowalczyka. Aha, dobra. Bo akurat ten temat zaczyna Wydział GKM-u. My jak tylko otrzymamy dokumentację, to przystąpimy do jej realizacji. Dobrze, dziękuję. Także oddaję głos panu kierownikowi. Witam serdecznie państwa, dzień dobry. Dzień dobry. Na chwilę obecną nie zostało to zrealizowane z tego tytułu, że po prostu z końcem roku upłynęło uzgodnienie z panią konserwator. Musimy zrobić nowe uzgodnienie, utwardzenie, odwodnienie tego terenu. Wygasło, tak? Rozumiem, tak. W tym momencie. Dobrze, a panie kierowniku, to zapytam się jeszcze o drugie zadanie, też nie rozpoczęte, bo myślę, że pan mi odpowie. Budynek miał być przy Placu Wolności 18 też dostosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych i też to zadanie zostało rozpoczęte. Można wiedzieć dlaczego? A to jeszcze, to w takim razie to jest moje zadanie? akurat to zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planujemy w drugim kwartale rozpocząć procedurę wyboru projektanta. Aha. I zakończyć oczywiście, jeżeli znajdzie się chętny, zakończyć ten temat w grudniu tego roku. Dobrze, dziękuję. To chciałem zapytać jeszcze o sytuację związaną z terenem przy jeziorze Zamecko, bo zauważyłem w sprawozdaniu, że została rozwiązana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej, który prawie skończy, można powiedzieć, tą dokumentację. No i na jakim etapie są rozmowy z KOWR-em, no bo to też umowa, widzę, sprzed 3 lat już, no, kalendarzowo, a co, jakim, na jakim to jest etapie z tą instytucją? Tutaj niestety też muszę odesłać pana radnego do kierownika Macieja Kusia, ponieważ ma większą wiedzę na ten temat. Także prosiłabym, żeby pan Maciej się włączył do rozmowy. Wypowiedział. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie kierowniku. Sprawa, jeśli chodzi o pozyskanie tego terenu, można powiedzieć, że na chwilę obecną utkwiła w martwym punkcie. Znaczy myśmy wszystkie, powiedzmy, dokumenty, które należało przesłać odnośnie tej sprawy do KOWR-u przesłaliśmy, jednak mimo wszystko KOWR nie podjął na razie pozytywnej decyzji w tej sprawie. Wpływ na to mają zasadniczo dwa czynniki. Po pierwsze, to jest według KOWR-u gmina nie potrzebuje tak dużego terenu, czyli właściwie no, ich stanowisko jest inne. Uważają, że nasze zapotrzebowanie, znaczy mówię tutaj o zapotrzebowaniu mieszkańców na tego typu teren, jest zbyt duże.
I to jest ich stanowisko. A drugi czynnik to jest jeszcze kwestia pewnych zaszłych spraw, ponieważ toczy się postępowanie odnośnie wypłacenia dla KOWR-u odszkodowania za nieruchomości, które myśmy przejęli od nich i które nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, czy też cele, które miały na nich zostać zrealizowane, nie zostały zrealizowane. No i takie jest stanowisko na chwilę obecną KOWR-u. Rozumiem, że panie kierowniku, na przykład chodzi o działkę w Jeziorach, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, i tam u nas została zwrócona, czy to też o inne nieruchomości? Nie, panie Danielu, ponieważ ta nieruchomość w Jeziorach, która miała być przeznaczona pod boisko i nie została na nie przeznaczona, została im zwrócona. Chodzi o nieruchomość, głównie chodzi o nieruchomość w Wilkowie, która została przeznaczona pod ścieżkę, to pod ten szlak pieszy dookoła Jeziora Wilkowskiego. Chodzi o jedną nieruchomość z pierwszego obrębu Świebodzina, która miała zostać przeznaczona pod plac zabaw. I chodzi o jedną nieruchomość w Kępsku, która miała być przeznaczona pod powiększenie placu takiego sportowo-rekreacyjnego. Okej. Okay. To nie wiadomo, czy cokolwiek z tego wyjdzie w takim razie, z tego, co pan mówi. A widziałem, znaczy, no ciężko mi przewidywać, w którą stronę to wszystko pójdzie. No ale te rozmowy jeszcze trwają, rozumiem, tak? One nie zostały zaniechane, czy jakieś tam... Znaczy, no tak, my przedstawiliśmy swoje stanowisko w tej sprawie, no KOWR ma swoje stanowisko w tej sprawie, no i teraz, no nie wiem, czy oni zmienią swoje podejście do całej tej sytuacji, no bo dla mnie to jest dziwne, że powiedzmy KOWR, no który na co dzień, no powiedzmy, no chyba tutaj zarówno państwo, burmistrz, czy my chyba lepiej wiemy, jakie są potrzeby naszych mieszkańców niż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, no. No ale nie wiem, no to są decyzje ich ludzi, tak więc no mi ciężko przewidywać, czy oni zmienią swoje stanowisko, czy nie. No tak, bo ta umowa, która była podpisana 4 września 2019, to była przez kogoś innego podpisywana niż obecnie jest urzędujący, tak, na tym stanowisku tutaj tego dyrektora regionalnego i się zmieniło od razu. Znaczy no okej, okay, no ja rozumiem, że ludzie na stanowiskach się zmieniają, no ale skoro... Jeśli oni na przykład, no powiedzmy, nie chcą nam przekazać jakiejś nieruchomości, no to chyba powinni od razu wyartykułować to już w pierwszej odpowiedzi na nasz wniosek, że nie, a nie wskazywać nam, że okej, dobrze, tylko proszę zgromadzić dokumenty. My to robimy. No i nie wiem, komplet dokumentów, jaki oni żądają do nieodpłatnego przekazania, zostaje do nich wysłany, wszystko jest okej, a potem się okazuje, że decyzje są inne niż na początku. Dobrze, dziękuję bardzo panie kierowniku. Ja chciałem zapytać się jeszcze dotyczące sprawozdania. Pojawiła się informacja o informacji o opadach atmosferycznych. Chciałem się dowiedzieć, kto opracowuje takowe kwartalne zestawienie o opadach atmosferycznych. Jaka to instytucja? Witam ponownie. Ta informacja o opadach atmosferycznych przygotowuje to IMGW z Poznania w celu dokonania bilansu wód deszczowych o ustalenie opłaty zmiennej dla wód polskich. I to Czyli to jest zrobione systematycznie od wielu lat, z tego, co pan kierownik mówi. No to jest opłata, która wynika z prawa wodnego, którą gmina musi ponosić z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do jeziora i do odbiorników należących do wód polskich. Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze ostatnią rzeczą, jaką chciałem zapytać jest z tego sprawozdania, jest świetlica w Witosławiu. Na jakim etapie jest... To przeczytałem, ale no może inaczej. Bardzo bym prosił, kiedy będzie odbierana ta świetlica w Witosławie, aby sprawdzić wszystko rzeczywiście, czy jest zgodne z umową. Dlaczego to pytam? Bo wykonawca tego przedsięwzięcia, pan Wilczyński, ostatnio jak byliśmy w Rusinowie we wrześniu ubiegłego roku i wykonywał tam właśnie szatnie na boisku sportowym, no to były zastrzeżenia co do jego solidności.
wczoraj z panią Sołtys rozmawiałem, żeby sprawdzić, czy te usterki, które ona tam zgłaszała, zostały przez niego naprawione, usunięte. Całe szczęście, że to wszystko zostało zrobione i mam nadzieję, że, żeby takiej sytuacji po prostu nie było przy okazji, kiedy państwo będziecie odbierać tą no, znacznie większą, tak, świetlicę wiejską w Witosławiu, żeby też tam nie było jakichś cieknących kranów lub czegoś innego, bo z tego, co widziałem, ten pan tam w tych zadaniach oprócz wybudowania ma też część wyposażenia, tak, choćby tej części właśnie hydraulicznej, więc mam nadzieję, że wszystko będzie, że mieszkańcy będą zadowoleni i nie będzie później narzekań, że świetlica jest, ale coś tam na przykład nie działa od samego początku, nie funkcjonuje. No to bym prosił, żeby tego przypilnować. Dzień dobry, to jeśli mogę tylko coś powiedzieć, to chcemy do czynności odbiorowych włączyć również pana sołtysa i Radę Sołecką, tak, tak, żeby rzeczywiście użytkownicy mieli wpływ na to, jak ten budynek będzie funkcjonował. O, bardzo dobry pani kierownik pomysł, rzeczywiście, żeby tych lokalnych mieszkańców w to zaangażować, żeby widzieli, a nie, że później po czasie mówią, że coś tam się nie zgadza albo nie gra, nie? Dobrze, ja jeszcze chcę to powiedzieć, bo do dnia dzisiejszego wykonawca jeszcze nie zgłosił zakończenia i gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru, więc no, w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy planujemy termin odbioru tej inwestycji. Tak, tak, no ja tam czytałem sprawdzenie, że to jeszcze tam tego czasu jest, nie pamiętam ile, ale tylko... Znaczy nie, czas już minął. Czas już minął, aha. Tak. Termin obowiązywania umowy był do końca marca tego roku. Aha, czyli pan wykonawca ma lekkie opóźnienie z tego, co już widzimy, miesięczne przynajmniej. A państwo się nie dowiedzieliście, jak on to widzi, kiedy ma zamiar skończyć? Znaczy, w tej chwili z tego, co wiemy, są złożone papiery do nadzoru budowlanego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, bo taki jest warunek naszej umowy. Umowa się kończy w momencie otrzymania pozwolenia na użytkowanie. No powiem, że wykonawca co miesiąc był ponaglany. Przynajmniej raz w miesiącu był ponaglany. Był informowany o zaniepokojeniu zamawiającego, że prace nie zostaną wykonane w terminie. Mimo to no, jesteśmy już po terminie. Wykonawca jest już po terminie. Więc czekamy w tej chwili na decyzję, pozwolenie na użytkowanie i wtedy będziemy mogli przystąpić do czynności odbiorowych. Wykonawca też został poinformowany pisemnie, że zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar w związku z powstałym opóźnieniem. Dobrze, dziękuję bardzo. To jeszcze w sumie do pana kierownika Kowalczyka jedną sprawę. Wczoraj wysłałem do niego maila, czy tą mapę lokalizacji gniazd tego kompleksowego systemu indywidualnej segregacji odpadów, ona jest. Mogę ją też zobaczyć, panie kierowniku. Witam. W chwili obecnej no, są wskazane miejsca, to mogę panu powiedzieć, że tak powiem, jeżeli jest potrzeba, to mapę też mogę panu przesłać mailowo, gdy to miejsce będzie. Bardzo bym prosił, żeby sobie zobaczyć, gdzie to będzie przez państwa wskazane i dogadane z tymi zarządcami, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Ja to wszystkie pytania dziękuję, panie przewodniczący, za cierpliwość. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytanie do sprawozdania z działalności burmistrza? Skoro nie ma pytań, to... A pan Tomalak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy słuchacze i widzowie. Mam tu kilka tematów do poruszenia w tym punkcie, mianowicie może zacznę od tego, o którym wspominał pan Daniel Prałat przed chwilą, mianowicie chodzi o budowę strugi, o budowę parku przy jeziorze Zamecko. Uzyskaliście państwo szczegółowe informacje od kierownika Kusia i od pracowników Wydziału Budownictwa, jak to wszystko przebiegało. Natomiast, proszę państwa, problem pierwotny wziął się z tego, że no niestety burmistrz zlecił wykonanie dokumentacji technicznej na przedsięwzięcie, na które nie miał tytułu prawnego do nieruchomości. Według mnie to wyczerpuje znamiona niegospodarności. Takie ryzyko i takie działania po prostu narażają wszystkich nas, całą gminę, na utratę tej dokumentacji i na niepotrzebne wydatkowanie środków finansowych na to.
Z tego, co Państwo widzicie w tym sprawozdaniu, jest podana kwota ponad 75 tysięcy złotych, które zostały zapłacone w firmie projektowej za dokumentację, która się nikomu nie przyda, ponieważ nie ma na to pozwolenia na budowę i najprawdopodobniej nigdy nie będzie tego pozwolenia na budowę. Jest to kolejny przykład niegospodarności pana burmistrza, bardzo lekkiego podchodzenia do spraw tutaj naszych lokalnych i samorządowych. Uważam, jest to również oznaka tego, że niestety pan burmistrz no, nie ma żadnej wiedzy na temat po prostu inwestycji i działań, które tutaj w gminie powinny być podejmowane prawidłowo. Utrata tych pieniędzy boli szczególnie, zwłaszcza w kontekście tego, że można by było te, co prawda nie jakąś olbrzymią kwotę, ale mimo wszystko jednak bardzo dużą, przeznaczyć na jakieś cele, jakie naprawdę potrzebne. Za chwilę, proszę Państwa, będziemy procedowali dwie uchwały dotyczące sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych na ulicy 1 Maja i na ulicy Sikorskiego. W tłumaczeniu i w tych wszystkich wywodach pracowników pojawiały się oto takie uzasadnienia, że lokale są bardzo zdewastowane i burmistrz nie chce wydawać pieniędzy na to. Według mnie nie powinniśmy się zgodzić na sprzedaż tych lokali, a powinny zostać one wyremontowane i przyznane rodzinom oczekującym. Ja chciałbym Państwu tylko uświadomić i przypomnieć fakt, że w tej chwili na liście oczekujących na lokale mieszkalne i socjalne jest prawie 100 osób, 100 rodzin. Niestety brak empatii u burmistrza Tomasza Sielickiego powoduje, że te wolne lokale zamiast remontowane i zagospodarowane na potrzeby naszych mieszkańców są po prostu sprzedawane. I niestety, ale osoby, które no, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, często pokrzywdzone przez los, no nie mają żadnej pomocy ze strony władz naszych lokalnych, co kiedyś nie miało miejsca. Po prostu bardzo rzadko się zdarzało, żebyśmy sprzedawali lokale. Trzeba ludziom po prostu pomagać. Natomiast wracając do tego parku, uważam, że jest to po prostu karygodne, nie powinno to mieć miejsca i powinniśmy o tym głośno mówić, żeby wszyscy mieszkańcy po prostu też o tym wiedzieli. Szumnie zapowiadane wielkie hasła niestety okazały się po prostu niczym. Także nasz facebookowy bohater po prostu ponosi kolejną spektakularną porażkę. Drugim tematem, do którego chciałbym nawiązać, o którym jest mowa w sprawozdaniu z działalności burmistrza, jest między innymi to, że burmistrz nie zdołał, czy urząd nie zdołał wyłonić wykonawcy robót budowlanych polegających na tym, żeby na osiedlu pomiędzy ulicą Słowiańską a ulicą Sadową została zbudowana kanalizacja deszczowa. Byłem akurat w urzędzie wczoraj czy przedwczoraj, dowiadywałem się w tej sprawie. Byłem również w urzędzie kilka lat temu, bodajże dwa, jak powstawała dokumentacja techniczna na ten teren. Zapoznawałem się z tą dokumentacją techniczną na etapie jej powstawania. Zwracałem uwagę na błędy, które zostały tam popełnione. Mówiłem o tych błędach pani naczelnik wydziału. Prosiłem, żeby przekazała panu burmistrzowi. Rozmawiałem o tych błędach z autorem projektu, z właścicielem firmy projektowej. Niestety nikt mnie nie chciał słuchać. Główny dzisiejszy problem, który się pojawia i jest w sprawozdaniu również o tym mowa, dotyczy tego, że gmina miała zaplanowane 2 miliony złotych, takie były kosztorysy, na wykonanie tej kanalizacji deszczowej. Natomiast najniższe oferty, a były takie dwa postępowania, tak jak Państwo wiecie ze sprawozdania, dwa postępowania przetargowe, najniższe oferty opiewały na kwoty około 5 milionów złotych. I teraz słyszeliśmy z ust pani skarbnik i no, pracowników, że niestety no, jakoś tak wszystko podrożało. Niestety, tutaj głównym błędem, który powoduje olbrzymie koszty tej inwestycji, jest to, że nikt nie chciał mnie słuchać, proszę Państwa. Wskazywałem na to, że wody deszczowe powinny zostać skierowane do naturalnego
zagłębienia w terenie, który tam się znajduje, to naturalne zagłębienie w terenie powinno zostać wykorzystane jako zbiornik chłonny. Ja powiem Państwu tak, wystąpiłem do KOWR-u i ta nieruchomość została za darmo przekazana przez KOWR właśnie na taki cel. Były badania wcześniej robione geologiczne, które mówiły, że grunt jest chłonny i wszystkie wody z tego terenu, z całego tego terenu osiedla mogą być tam po prostu wchłonięte i nie będzie z tym żadnego problemu. Żadne wody deszczowe nie będą zalewały miasta. Niestety nikt mnie wtedy nie słuchał, a dzisiaj drogie rozwiązania projektowe polegające na zastosowaniu bardzo drogich skrzynek rozsączających, takich urządzeń, które po prostu zostały tam zaprojektowane, powoduje, że zamiast tanich rozwiązań mamy bardzo drogie i z tego co widzicie, nie ma pieniędzy w budżecie, a burmistrz będzie zaklinał rzeczywistość i myślał, że ktoś przyjdzie i mu zrobi gratisa. Tak niestety nie będzie. Jest to kolejne ukryte działanie, niegospodarne bardzo, pracowników urzędu i pana burmistrza w szczególności, ponieważ nie chciał mnie słuchać. I to za to teraz właśnie wszyscy zapłacimy. To wszystko z naszych podatków, dodatkowe te pieniądze trzeba będzie po prostu wydać. Kolejny, proszę państwa, temat. No to jest słynna w ostatnich dniach ulica Topolowa. Tak jak państwo wiecie i tak było prezentowane to, projekt ulicy Topolowej został zlecony na początku 2020 roku. W tak zwanym międzyczasie zostało podpisanych kilka aneksów. Niestety doprowadzono do sytuacji oto takiej, że rozwiązano umowę z projektantem. I tu w tym przypadku nie ma jakiejś takiej wielkiej straty finansowej, bo tam jest kwota stosunkowo nieduża. Z tego co pamiętam, to jest około 10% wartości tego całego projektu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się właściwie stało. Stracony został czas, udawano, że cokolwiek robiono, oszukiwano nas i oszukiwano mieszkańców tamtych terenów, że coś się dzieje, a tak naprawdę nie działo się nic. Po wielkiej aferze, która miała miejsce na Komisji Budżetu kilka dni temu, w tej chwili widzimy w dokumentach, które są przedstawione przez panią skarbnik, że te pieniądze jednak znalazły się na zaprojektowanie czy przeprojektowanie tej ulicy Topolowej. No ale po raz kolejny ktoś próbuje zrobić ofiary i wpisywanie kwot na wykonanie tego zadania w wysokości powiedzmy 80 czy 90 tysięcy w latach przyszłych, bo tak to zostało zaprojektowane na 2023 rok, okaże się w mojej ocenie kolejną fikcją i kolejnymi po prostu pozorowanymi działaniami, ponieważ w wyniku postępowania przetargowego czy procedur się okaże, że niestety pieniądze, które są tutaj przez nas przeznaczone, są zbyt niskie. Dlatego ja po prostu proszę pana burmistrza, żeby przestał udawać że cokolwiek, i pozorować jakiekolwiek działania, a poważnie się zabrał za tą całą dokumentację i w budżecie zostały przewidziane odpowiednie środki do wykonania tego zadania, tej całej dokumentacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Kowalczyk, rozumiem, chciał się odnieść. Witam ponownie. Chciałbym tylko się odnieść tutaj do kwestii tych mieszkań komunalnych i socjalnych. Chciałbym panu radnemu tutaj, może nie zwrócić uwagę, przepraszam, poinformować, że w tamtym roku daliśmy 5 mieszkań komunalnych i wyremontowaliśmy do ponownego zasiedlenia. W zeszłym roku ta liczba też była około 5. W tym roku też było 5 bądź 6. W tym roku staramy się zrobić, znaczy ogłosić przetarg na remont generalny tych mieszkań. 7, tak mamy dokumentację projektową, to ta liczba, że tak powiem, tych mieszkań nie spada, które dajemy, że tak powiem, do ponownego zasiedlenia. To tylko tak bym chciał uściślić. A te, które naprawdę nie nadają się do zamieszkania, no są kierowane do sprzedaży. Dziękuję. Dziękuję, pan Tomalak. Mikrofon proszę włączyć, panie radny.
Przepraszam, ktoś mi chyba wyłączył ten mikrofon. Jestem po prostu wrogiem sprzedaży lokali mieszkalnych, ponieważ naprawdę, szanowni państwo, no nie mieliście możliwości rozmawiania z tak wieloma osobami jak ja poprzez swoją karierę przez tyle lat. Wiem, jak to wszystko wygląda. Ludzie są czasami naprawdę bardzo pokrzywdzeni przez los i każdy lokal jest cenny. Naprawdę możemy komuś uratować życie i poprawić jego byt. Dlatego ja jestem naprawdę, bardzo bym prosił, żebyście nie głosowali pozytywnie za sprzedażą tych lokali, mając okazję ku temu akurat tej wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Siodło, Michał. Ja również przyłączam się do apelu pana Krzysztofa Tomalaka i również będę głosował przeciw sprzedaży tych lokali mieszkalnych, bo uważam, że obecne ceny na rynku nie pozwalają niektórym osobom zakup mieszkania lub też jego wynajem, więc każde mienie, każde mieszkanie w posiadaniu gminy jest dla nas ogromnie cenne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w części dotyczącej działalności burmistrza? Przepraszam bardzo, czy ja mogę też jedno słowo powiedzieć? Proszę państwa, faktycznie, że to jest jawna kpina. Czekałam cierpliwie, uspokajałam mieszkańców, że dokumentacja będzie jest w trakcie opracowania. I co? I to, że panie burmistrze, pan nie uderza tą decyzją w Radną, lecz w mieszkańców. Mieszkańcy czekali kilkanaście lat, domagali się remontu tej ulicy Topolowej. I co wyszło? Nic, nic nie wyszło. Dalej nie wierzę, że będzie ta dokumentacja wykonana, więc proszę powiedzieć mi, jak pan sobie wyobraża współpracę z radnymi? Po co oni są, żeby się pana słuchać, a może bać? Jestem radną trzecią kadencję i nigdy takiego podejścia nie doświadczyłam. Jeżeli ma tak wyglądać współpraca z burmistrzem, to naprawdę szkoda sił i zdrowia. Mam szacunek do ludzi, obojętnie na jakim stanowisku są, obojętnie kim są, ale też wymagam i proszę, żeby ten szacunek był odwzajemniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radną Sica. Dzień dobry. Ja chciałam się odnieść do drogi na ulicy Topolowej. Chciałam tylko taką informację tutaj przekazać, o której się też również dowiedziałam, że na końcu ulicy Topolowej będzie budowanych około 24 nowych domków jednorodzinnych. To bodajże deweloper z Mięczyszcza będzie budował te domki. I o co mi chodzi? Proszę państwa, jeżeli teraz wyremontujemy tą drogę na ulicy Topolowej, ja wiem, że mieszkańcy bardzo wiele lat czekają na tą drogę i wspieram bardzo ten temat i też czekam, żeby był zrealizowany. Jednakże chciałam tylko zwrócić uwagę, żeby się nie okazało, żeby nie było tak samo jak na osiedlu Widok przy wjeździe do Dino, że powstanie droga, wjedzie deweloper, tak to było właśnie u nas na osiedlu Widok i droga zostanie zniszczona. Czy to jest sens budowania teraz robienia drogi, jeżeli ma w tym roku lub na początku kolejnego wejść deweloper z ciężkim sprzętem, postawić domki, drogę zniszczyć i będzie to samo i później będzie taka kwestia, że nie będzie komu wyremontować te drogi. Mamy na osiedlu Widok właśnie taką sytuację, że wprowadzono najpierw deweloperów, pozwolono budować bloki, była droga zrobiona, droga jest teraz w strasznym stanie. No i tak naprawdę nie wiem, czy się doczekamy remontu tej drogi i więc ostrzegam, że żeby nie była taka sama sytuacja jak na widoku przy markecie Dino i proszę wziąć po rozwagę też to, że, no, że to są też niemałe pieniądze. Czy jeżeli deweloper będzie budował te domki rodzinne, czy nie lepiej przesunąć okres remontu tej drogi, jak powstaną te domki, wtedy kompleksowo wyremontować i będzie piękna, ładna droga. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan radny Tomalak. Z całym szacunkiem, pani Małgorzato, ale my tutaj nie rozmawiamy w tej chwili o inwestycji pod nazwą budowa drogi ulicy Topolowej, tylko rozmawiamy o zadaniu pod nazwą robienie czy zrealizowanie projektu. A jak pani zauważyła, ponad dwa lata stracił burmistrz i dalej mamy rękę w nocniku, nie mamy nic. Były obietnice,
były kłamstewka rzucane po cichu i po prostu zapewnienia. Także zanim ten projekt powstanie przy tym burmistrzu, to jeszcze dużo wody upłynie w Wiśle. Także ja bym się tak aż bardzo nie frasował, pani Małgorzato, tym tematem, a jednocześnie pragnę zwrócić uwagę państwu, że posiadanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę może skutkować tym, że będą dostępne środki zewnętrzne, czy to z Polskiego Ładu, czy od pani marszałek, czy jakieś inne zewnętrzne do finansowania. I wtedy się może okazać, że wydanie pieniędzy przez gminę będzie stosunkowo po prostu no małe, ponieważ będzie dofinansowane z zewnątrz. Niestety my takich dokumentacji posiadamy bardzo mało, bo pan burmistrz jakoś dziwnym trafem się zawsze upierał, żeby zrobić to w formule zaprojektuj i wybuduj. No, formuła ta niestety nie dostarcza dokumentacji wprost. I niestety przedłuża całe postępowania potem w przyszłości. Dlatego trzeba, absolutnie nie można posłuchać pani Małgorzaty Osicy, ponieważ jest ona w błędzie. I jej argumenty nie są do końca trafione. A jeżeli zarządca drogi nie potrafił dopilnować i nie potrafił zadbać o to, żeby użytkownicy drogi po prostu nie przekraczali dopuszczalnych ładowności, to to jest wina niestety, ale burmistrza, a nie tych deweloperów. Bo trzeba się było z deweloperami jakoś dogadać, porozumieć, wskazać alternatywne drogi dojazdu. No z tego co wiem, to w rozłogach takie bitwy się odbywały i tam nie zostały zniszczone te drogi, tak? A tutaj ktoś na to pozwolił, no niestety. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze do sprawozdania z działalności burmistrza? Skoro nie widzę, to pozwolę ja sobie na zadanie kilku pytań. Mam pytanie, skoro nie ma pan burmistrza, do pani skarbnik. Strona 15. Chodzi mi o kwestie związane z odroczeniami, z umorzeniami podatku od nieruchomości. A pytanie mam dotyczące punktu trzeciego. Chodzi tutaj o odroczenie terminu płatności i jest napisane, że podatnik zakupił nieruchomość 31 grudnia 2019 roku, a prosi o odroczenie terminu, jak rozumiem, za ten rok. Styczeń, czerwiec i lipiec, grudzień tego roku. Rozumiem, że za poprzednie lata tak. Ten podatnik uiszczał podatek tak. W normalnej wysokości. Okej. Tu mam więcej pozaznaczanych tych pytań, ale już nie będę przeciągał dłużej, bo sprawy są dość oczywiste. Mam pytanie teraz jeszcze dotyczące modernizacji. Jest takie hasło, modernizacja drogi powiatowej pomiędzy Nowym Dworkiem a Jordanowym, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zadanie nierozpoczęte. Czy my planujemy rozpoczęcie tego zadania i kiedy? Jak mógłbym prosić o odpowiedź? Chodzi o drogę w Jordanowie, tak? Nowy Dworek Jordanowo, to jest napisane pani Kamilo. No to akurat tu, jeżeli oczywiście powiat wystąpi ze stosownym wnioskiem, to zostanie udzielona dotacja. Okej. Okay. No to chyba nie o dotację chodziło, ale dobra. Na momencik, już. Doszczegółowię moją odpowiedź. Mógłby pan przewodniczący jeszcze raz przeczytać? A, modernizacja drogi powiatowej pomiędzy Nowym Dworkiem a Jordanowem, tak? Tak, 31 strona. Mhm. Tak, no to tutaj będziemy chcieli udzielić dotację na rzecz powiatu świebodzińskiego. Dobra, okej. Okay. Ale w tej sprawie jeszcze nic się nie zadziało. Dobrze, ja teraz tak, na stronie 34, 23 punkt. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Łużyckiej, tak jest zapisane hasło. Ja rozumiem, że chodzi o dokumentację projektową. Tak, zgadza się. Dokumentacja projektowa została zakończona. No i teraz chcemy przystąpić do dalszego procedowania. Okay, tak, no troszeczkę nieściśle, że tak powiem, zapisane. To jest, nigdzie nie jest wskazane, że chodzi o dokumentację, ale no, można się domyślić. To znaczy jest wskazane, jak najbardziej jest wyszczególnione, że to dotyczy
Nawet jest podkreślone, dokumentacja projektowa. Jest cała procedura opisana. Okej, ale ja nie widzę. No dobrze. Nie ma. Ale dobra. To jest kosmetyka. Modernizacja ulicy Topolowej, no to już dosyć dużo zostało na ten temat powiedziane, nie chciałbym do tematu wracać, ale generalnie przyglądając to sprawozdanie działalności burmistrza, mnie troszeczkę zastanawiać zaczęła kwestia jakiejś wiarygodności firmy, która opracowuje te dokumentacje projektowe, bo nie wiem, pewnie Państwo radni, jak przeglądali, to zauważyli również to samo, że jakby powtarza się cały czas jedna firma, która te dokumentacje opracowuje i cały czas są aneksowane terminy. I to nie są aneksowane terminy o miesiąc, o dwa miesiące, tylko na przykład właśnie ulica Topolowa, wykonanie tej dokumentacji miało zostać zrealizowane do 30 czerwca 2021 roku, a aneksowany jest do, no już w tej chwili rozwiązana umowa, ale była aneksowana do 31 marca. Następna przebudowa drogi zachodniej. Pierwsze zakończenie prac planowane było do 18 grudnia 2020 roku. W tej chwili ta umowa jest aneksowana do 31 maja 2022 roku, czyli półtorej roku przedłużone. I następny, 59 punkt, budowa drogi w miejscowości Osogóra. Podobnie, 18 grudnia miało być zadanie zakończone, jest aneksowane do 31 maja 2022 roku, 18 grudnia 2020 roku, czyli znowu półtorej roku. I cały czas ta sama firma się powtarza. Nie wiem, może trzeba kogoś innego poszukać, kto jest mniej obciążony pracą i bardziej sprawnie będzie tę dokumentację wykonywał. Trochę takie jest to, jak dla mnie, niepokojące. Tutaj mam też wynotowane, ale już pan radny Prałat zadawał te pytania. Tutaj podobnie, powtarzają nam się pytania i to chyba będzie wszystko. Także no, to w zasadzie ja tyle. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej części? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję i uważam to sprawozdanie za przyjęte przez Państwa. Dziękuję kierownikom za udzielone informacje. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. To sprawozdanie otrzymaliście Państwo z wyprzedzeniem na piśmie. Czy wobec tego macie Państwo w chwili obecnej jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za przyjęciem. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Coś nie słyszymy. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Kormin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewluk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Dobrzeniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za.
Ja również jestem za i jeszcze raz zapytam pan Tadeusz Janowicz. No nie mamy kontaktu. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 20 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania i 20 wzięło udział w głosowaniu. Kolejnym punktem jest dzisiejszego posiedzenia sprawozdanie z realizacji za 2021 rok strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Świebodzin na lata 2015-2021. Sprawozdanie również otrzymaliście Państwo w formie pisemnej z wyprzedzeniem. Jest z nami Pani Dyrektor Monika Filińska. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Skoro nie ma, czy Pani Dyrektor chciałaby coś dodać? Chyba wszystko zostało powiedziane. Myślę, że tak. Dzień dobry Państwu. Ja tylko może dodam, że uwagi, które zostały wniesione na komisjach, oczywiście zostały w sprawozdaniu uwzględnione i zostało sprawozdanie przekazane z uwzględnionymi uwagami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Pan Marek Keklak. Jestem za. Janowicz za. Dobrze, dziękuję. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Poszyka. Jestem za. Pan Artur Kudacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Mulicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. I pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Kolejnym punktem posiedzenia jest ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Świebodzin za 2021 rok. Dokumenty również otrzymali Państwo z wyprzedzeniem. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Czy pani dyrektor chciałaby coś dodać? Nie, ja dziękuję. A wobec tego zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że Rada przyjęła przedstawione sprawozdanie. Zaopiniowała je pozytywnie jednogłośnie. 21 za. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za obecność i Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do punktu projektu uchwały, poproszę o 5 minut przerwy.
Kolejnym punktem dzisiejszych obrad są projekty uchwał. I pierwszy projekt uchwały jest przygotowany przez panią skarbnik, znaczy nawet dwa pierwsze projekty. Bardzo proszę, oddam pani głos, bo wiem, że jakieś zmiany tam się pojawiły. Tak, dzień dobry państwu. Projekt numer 564. Ten projekt był omawiany na wszystkich komisjach. Na komisji planu wyszedł temat z modernizacją ulicy Topolowej, a w szczegółach, jeżeli chodzi to o opracowanie tej dokumentacji. W tej uchwale budżetowej jest wprowadzona zmiana, jest wprowadzone opracowanie tej dokumentacji do budżetu. Wprowadzone jest to w ten sposób, co państwu też zaznaczyłam w uzasadnieniu tej uchwały, że zadanie to zostaje wpisane do WPF-u. Łączny koszt realizacji zadania został oszacowany na kwotę 80 tysięcy złotych i w tym roku na rozpoczęcie wprowadzamy w budżet 1000 zł. W dalszej uchwale WPF-u jest też wprowadzona zmiana, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia i na rok 2023 jest wprowadzone 79 tysięcy złotych. Żeby za dużo już nie zmieniać w tej uchwale, to na tą dokumentację środki zostały wzięte, te 1000 zł z inwestycji przebudowa dróg w miejscowości Wilkowo. Tam inwestycja jest już zakończona, znaczy nie zakończona, zbliża się do końca. Zostało nam tam parę złotych i po prostu ten 1000 złotych jest wzięty z tej inwestycji dla zgrania całej uchwały. I to jest jedyna zmiana, która dodatkowo weszła do uchwały przed głosowaniem na Radzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Janusz Koszyka, bardzo proszę. Pani skarbnik, ja mam jedno pytanie. Przeglądając WPF, to jest strona dokładnie. Bo to, słychać mnie? Halo? Tak, słuchaj, ale słabo. WPF będziemy dopiero omawiać za chwilę. Teraz... Nie, bo jeśli w nawiązaniu prowadzonych tych pieniędzy do projektu, to oglądając WPF, akurat mi to jest strona 11. Nie wiem, albo to są jakieś niezgodności? Nie. Ja państwu mówię, że na tą chwilę do uchwały budżetowej mamy oszacowaną realizację tego przedsięwzięcia, czyli opracowanie dokumentacji na... Mogę, pani przewodniczący? Mogę. Tak. Mamy oszacowane na 80 tysięcy złotych i limit zobowiązań na tej stronie w przedsięwzięciach jest 80 tysięcy złotych, ale na opracowanie tej dokumentacji już ponieśliśmy pewne nakłady, dlatego w łącznych nakładach finansowych pan ma inną kwotę. Pan ma kwotę 89 840 złotych, dlatego że to, co zostało do tej pory na ulicę Topolową opracowane, zostanie wykorzystane w dalszej części. Dlatego tutaj się panu te kwoty nie zgadzają. Tak, bo mi akurat zginęło dokładnie 9840. No już się znalazło. Aha, to dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję, pan radny Tomalak, na podniesioną rękę. Ja tylko krótko powiem, mianowicie chodzi cały czas o tą ulicę Topolową nieszczęsną, że tak po prostu powiem. Chodzi o to, że jak niebawem państwo będziecie wybierać wykonawcę tego projektu, to żeby nie było tak, jak ostatnio się tu często dosyć pojawia, że będziecie robić działania pozorne, polegające na tym, że nie zostanie wybrany ten wykonawca ze względu na zbyt małą ilość środków zaprojektowanych w budżecie. Jak się okaże, że kwoty będą wyższe, to po prostu bym prosił, aby zwrócić się do Rady z propozycją o zwiększenie budżetu, tak jak to przecież można bardzo łatwo zrobić, tak? A to jest tak różnie sterowane i manipulowane. Jak coś burmistrz chce, to robi, a jak nie chce, to udaje, że robi. No i niestety, ale tutaj sytuacja jest wyjątkowo trudna, ponieważ stracono już bardzo wiele lat i nie mamy więcej czasu na to, żeby go dalej tracić. Dziękuję. Jeżeli mogę się odnieść, to powiem tylko tak, w związku z tym, że to zadanie jest rozpisane w WPF-ie, jeżeli
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne będzie to kwota wyższa, to na pewno się do Państwa zwrócimy o zwiększone środki, gdyż sam burmistrz zwiększyć tych środków na rok 2023 nie będzie mógł. Dziękuję. To ja wiem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jeżeli nie, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Szymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Kieplak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzel. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Wacławska-Kaszyn. Jestem za. I jeszcze raz pani Małgorzata Osica. No nie słyszę. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło 20 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym uchwała Rady przyjęła jednogłośnie i WPF, tam też tak. Drobne zmiany, pani skarbnik, proszę o... Do WPF-u, który Państwo również otrzymali wczoraj drogą elektroniczną, tak jak już mówiłam przy uchwale budżetowej, została wpisana modernizacja ulicy Topolowej jako dokumentacja projektowa, projektowo-kosztorysowa. Łączny oszacowany koszt to jest 80 tysięcy i to Państwo mają w przedsięwzięciach wpisane jako pozycję pierwszą w wydatkach majątkowych. W związku z tym korekcie też uległ załącznik numer 1, bo tam się zmieniły limity wydatków w latach. No i w załączniku numer 3, czyli w uzasadnieniu do tej uchwały również to zadanie zostało dopisane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Pan Marek Kyklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Janowicz za, przepraszam. Dziękuję. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło 20 radnych udział. 20 było za, w związku z czym Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Dziękuję pani. Przystępujemy do kolejnych projektów uchwał przygotowanych przez Wydział IZD. Pierwszy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi świebodzińskiemu. Otrzymali Państwo ten dokument z drukiem 566. Czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu? Skoro nie ma, czy pani kierownik chciałaby coś dodać?
Chyba nie. Jeśli nie ma pytań, to chyba nic więcej do dodania nie mamy. Dobrze. Zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Eklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Chudacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Włodzimierz Szasada. Jestem za. Pan Sławomir Siewnuk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Jeszcze raz. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Tomalek. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. I jeszcze raz pani Małgorzata Osica. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 20 radnych było za przyjęciem uchwały, w związku z czym Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiącym wyłącznej własności gminy Świebodzin otrzymali Państwo drukiem 567. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keplak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Pan Andrzej Mazur. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewu. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Jeszcze raz pan Andrzej Mazur. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Dziękuję bardzo pani kierownik. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świebodzin na rok 2022 otrzymaliście Państwo drukiem 562. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do uchwały? Bardzo proszę, pan radny Daniel Prałat. Dziękuję bardzo. Ja tylko mam taką prośbę, aby zapomniałem o tym na komisji mówić, żeby w uzasadnieniu do tejże uchwały poprawić skrót, który tam jest zastosowany, wyżej wymieniony, nie przez ukośnik, ale ma być zapisany z kropką. I tylko tyle, bo to mi umknęło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze Państwa? Szanowni Państwo, to zostanie poprawione przed podpisaniem uchwały przez pana przewodniczącego, jeżeli będzie głosowanie za przyjęciem i ta uwaga zostanie uwzględniona. Dziękuję bardzo pani kierownik. Skoro nie mam pytań ani żadnych więcej uwag, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za.
Pani Marta Komi. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pani Marta Mazur. Jejku, co ja mówię, pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Łosica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. I pan Andrzej Mazur jeszcze raz. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 21 było za przyjęciem, głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Dziękuję pani kierownik. Kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenu położonego w obrębie Chociulek gmina Świebodzin otrzymaliście państwo drukiem 563. Czy ktoś ma z państwa jakieś pytania lub uwagi, czy aby coś do projektu uchwały? Skoro nie ma żadnych głosów, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Kosyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalek. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Bardzo dziękuję pani kierownik za obecność i za przygotowanie projektu uchwały. Panie przewodniczący, przepraszam, Daria z tej strony. Czyli pan też jest za? Tak, oczywiście. Dobrze, więc tylko chciałam dość. Nie powiedziałem. I kolejny projekt uchwał. Pierwszy projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązkowego obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów otrzymaliście państwo drukiem 568. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Ewentualnie czy pan kierownik chciałby coś dodać? Ja dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję. To wobec powyższego zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za.
Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 21 głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ulicy Piłsudskiego otrzymaliście Państwo drukiem 569. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Danowicz. Jestem przeciw. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Wstrzymuję się. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Wstrzymuję się. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem przeciw. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja się wstrzymuję od głosu. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Piętnastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały, trzech radnych wstrzymało się od głosu i trzech radnych było przeciwnych, w związku z czym Rada podjęła uchwałę większością głosów. Dziękuję Państwu bardzo. Kolejny projekt uchwały otrzymaliście Państwo drukiem 570 w sprawie udzielenia bonifikaty oceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej części? Skoro nie ma żadnych pytań, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Oślica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalek. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Wąsłowska-Kacza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 21 radnych, 21 głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Kolejny projekt uchwały otrzymaliście Państwo drukiem 570. Dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 1 Maja 17 w Świebodzinie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej części zabrać głos w sprawie tej uchwały? Panie Przewodniczący, to był druk numer 571. 571, tak. Pan Daniel Prałat mam jako pierwszego na liście. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja chciałem tylko wyrazić swoje zdanie w sprawie sprzedaży tego lokalu. Będę głosował za jego sprzedażą. Pamiętam, jak rozpoczynałem swoją kadencję jako radnego po kilku miesiącach byłem z wizją lokalną w takich lokalach opuszczonych przez zmarłych wcześniejszych użytkowników tychże lokali. Stan tam za stanem, widziałem dwa takie lokale. No, nie widziałem czegoś takiego wcześniej.
że w takich warunkach mogą mieszkać ludzie i nakłady, jakie musiałaby gmina w tym momencie ponosić, no są kolosalne. Przy dzisiejszych cenach, jak wiemy wszyscy, którzy się interesujemy tym, co się wokół nas dzieje, jaki jest problem z dostawaniem materiałów budowlanych, jak one mocno wzrosły. Uważam, że niegospodarnością byłoby właśnie inwestowanie w te lokale. To, co pan Tomalak podkreślał, że uważa w jego ocenie, że niegospodarnością jest inwestowanie w teren przy Jeziorze Zamecko bez zagwarantowania tego, że ten teren zostanie przekazany gminie. No umowa była, panie radny, a że z tej umowy teraz się instytucja państwowa nie chce wywiązać z niewiadomych dla nas przyczyn. Można się tylko domyślać, stawiać hipotezy. Też pan wielokrotnie mówił o niegospodarności, bo to nie pierwszy raz pan zarzuca burmistrzowi niegospodarność. I pamiętam te wypowiedzi burmistrza, który mówił, no to proszę zgłaszać to instytucjom państwowym, które są w tym kraju, jeżeli pan ma takowe podejrzenia, i niech te instytucje rozstrzygają, czy rzeczywiście burmistrz dopuszcza się jakiejś tam niegospodarności według pana, w pana ocenie. Ja tej niegospodarności nie widzę, a pan teraz zachęca do niegospodarności, nie chcąc sprzedawać tych lokali mieszkalnych. Bardziej ufam pracownikom urzędu i temu, co powiedział pan Kowalczyk, że jeżeli są lokale co roku oddawane, dodatkowe lokale na potrzeby mieszkańców, to jednak one są remontowane i oddawane, ale są w oparciu właśnie o sensowność tych kosztów ponoszonych przez gminę, a nie tutaj, jak pan widzę, próbuje PR-owo zagrywać, jako obrońca uciśnionych pan się kreuje, z czym się nie zgadzam i dlatego będę głosował za sprzedażą tych lokali, a nie tak jak pan tutaj proponuje, przeciw. To na tyle, dziękuję. Dziękuję, pan Tomalak. To, że to była gospodarność, niegospodarność w przypadku tego parku przy jeziorze Zamecko, to jest ewidentna sprawa. Nie powinien się brać w ogóle za żadne przetargi, jeżeli nie ma działki, tak? To chyba było oczywiste i jest oczywiste dla wszystkich pracowników w urzędzie, że po prostu się pozwolenia na budowę nie otrzyma. To ja sobie nie wymyślam, proszę pana. Ja nie zaprzeczam i nie neguję tego, że te lokale, które w tej chwili są wolne i na Sikorskiego i na 1 maja będziemy procedować o sprzedaży, że one są w złym stanie technicznym. Przecież ja nigdy tego nie zaprzeczałem. Tylko mówię, że trzeba by było wydać pieniądze, żeby je odzyskać z powrotem i przeznaczyć na zasiedlenia. To, że miasto w roku 5 lokali oddaje i zasiedla, to nie znaczy, że 95-osobowa lista zostanie po prostu kiedyś wyczerpana, tak? Potrzeby są olbrzymie, a burmistrzowi brakuje empatii. Potraficie mówić tylko i wyłącznie o tym, że nie macie pieniędzy na to czy tamto, ale te pieniądze są wydawane bez sensu, kompletnie idiotycznie, a nikt nie wspomina nawet słowem, że nagle się okazuje, że macie doskonałe po prostu transakcje na nieruchomościach, tak? Dlaczego się nikt nie zapytał? Bo potraficie powiedzieć tylko, że wszystkie ceny rosną, ale proszę zwrócić uwagę, oczekiwania burmistrza co do sprzedaży nieruchomości na jeziorach naprzeciwko wysypiska były na 1 milion złotych, nieco ponad. W wyniku przetargu gmina otrzymała 5 ponad milionów. I wy mi mówicie, że nie stać miasta na to, żeby dwa odzyskane lokale mieszkalne odremontować socjalne? Po prostu nie chcecie dawać ludziom, tak? Brzydzicie się tymi ludźmi, po prostu najlepiej, żeby przychodzili tylko bogacze, żeby przychodzili po prostu koledzy, przyjaciele od golfa i to jest fajny wtedy świat, tak? Ale ci, którym zdrowie nie dopisuje albo po prostu jakieś inne są przyczyny, to ich burmistrz ma głęboko gdzieś. To ja to wiem i po prostu tak samo było. Ja tu nie robię żadnego PR-u, panie radny. Tak samo było z fryzjerką i tak jest ze wszystkim. Dziękuję. Prosiłbym jednak na temat uchwały się wypowiadać. Pan radny Prawat. Dziękuję. Panie radny Tomalak, tak mi się też przypomniało, jeszcze pan swego czasu też na jednej chyba z sesji mówił o tym, ilu, jak pan rządził przez te ponad 20 lat jako wiceburmistrz i jakie mienie komunalne, ile tych lokali było, chyba ponad 500 z tego zapamiętam, więc ilu pan wtedy sprzedał, a teraz pan zarzuca obecnemu burmistrzowi, że rzeczywiście nie lokale, które są w złym stanie technicznym, one są w bardzo złym stanie technicznym. W bardzo złym stanie technicznym. A co pan wspomniał też odnośnie choćby jakichś pozyskanych środków dodatkowych, na które nie było wcześniej
pewności, że one będą w takiej wysokości, ale tych potrzeb jest dużo więcej niż tylko lokale socjalne i wiadomo, ta kołderka dla wszystkich jest za krótka i burmistrz dzieli zgodnie z tymi oczekiwaniami, mam nadzieję, tych mieszkańców, bo dużo się dzieje. A niech pan też się uderzy w piersi, przypomni za pana rządów, tych ponad 20-letnich, czy wszystko panu zawsze wychodziło? Nie ma takiej osoby, której wszystko się udaje i wszystkie plany i cele są realizowane w 100%. Więc proszę tutaj takich nie opowiadać po prostu niedorzeczności. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze w kwestii uchwały ktoś chciałby się wypowiedzieć? Pan Tomalek? Ja mówię tak, panie przewodniczący, ja mówię konkretnie na ten temat tej uchwały i próbuję państwa przekonać, żebyście zmienili zdanie. Jak rada podejmie uchwałę taką jak burmistrz, to jest wasza decyzja, ja ją szanuję po prostu, mówię, bo sądzę, że popełniacie błąd, tak? Trzeba inaczej do tego podchodzić. Mówiłem to wielokrotnie, już trzeci rok kadencja ta mija i ja cały czas to samo mówię. Pomaga mi pan Michał Siodła, który jest takiego samego zdania jak ja. Gdybyście z tymi ludźmi rozmawiali albo kiedykolwiek mieli do czynienia w takiej ilości jak ja miałem, to byście znali i rozumieli ten problem. Ja tylko do tego namawiam. Ja tu nie chcę pokazywać i po prostu, że jakieś tam sukcesy czy porażki. Po prostu tylko mówię. I próbuję znaleźć uzasadnienie do tej uchwały, żebyście zmienili zdanie. I to jest tylko tyle, tak? A sprzedałem 4000 mieszkań ponad, jeżeli pan chce wiedzieć. W jednym roku 96 tysiąc. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w sprawie uchwały ktoś chciałby zabrać głos? Ja nie, myślę, że ten telefon prosić, żeby wyłączył. Myślę, że jest z nami pan Kowalczyk. Ja przepraszam państwa, ale ja mam taką funkcję, że mogę wszystko wyciszyć. Myślę, że jest z nami jeszcze pan obecny, pan Kowalczyk. Panie Michale, ja bym prosił, żeby pan zerknął na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Z informacji, które posiadam, pojawił się tam projekt. Na dofinansowanie mieszkań. Remontu lokali socjalnych, tak, dokładnie. I można składać w tym roku. Dofinansowanie w wysokości 85%, jeżeli mi pamięć nie myli, na remont tych lokali. Także można z tego skorzystać i nie wykładać wcale w 100% pieniędzy gminnych, a jednak te lokale remontować ze środków zewnętrznych. Można, panie przewodniczący? Bardzo proszę. Ta strona mi jest mi znana. Ja już, że tak powiem, poczyniłem kroki telefonując tam na infolinię, tak? Na podszedł, że tak powiem, tych zadań, które mamy na ten rok do zrobienia, bo koszt, jak wcześniej wspomniałem, 8 dokumentacji projektowych mamy na 400, prawie 20 tysięcy złotych, to chcieliśmy właśnie z tego też programu skorzystać, nie? To też mamy to, że tak powiem, w zamyśle złożyć wniosek do BGK w tej sprawie. No to można jeszcze dwa lokale też dorzucić i wyremontować. No na chwilę obecną najpierw musimy pozyskać te środki, tak? To też jest tak związane, no musimy zgłosić te przetargi, nie? No to dalsze procedury, ale o tym programie, no ten program jest mi znany, tak? To świetnie. Dziękuję. Natomiast chciałbym też państwu przez to powiedzieć, że istnieją możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remonty tego typu lokali i wcale nie trzeba tego robić ze środków gminnych w 100%. Czy jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały bądź uwagi ktoś z państwa wnosi? Pan Michał Siodła, proszę bardzo. Miałem takie pytanie do pana Kusia. Mogę się mylić, ale na przykład przy takim projekcie uchwały moglibyśmy otrzymać ewentualny kosztorys naprawy takiego mieszkania, takiego remontu? Panie radny, to jest bardziej pytanie do pana kierownika Michała Kowalczyka. Ja nie zajmuję się remontami i nie szacuję kosztów tych remontów. Ja zajmuję się tylko i wyłącznie sprzedażą. To panie Michale, to pytanie do pana. Na przykład obecnie tych dwóch lokali nie były robione kosztorysy, aczkolwiek mogę państwu wskazać kosztorysy, które mamy na chwilę obecną lokali o podobnym standardzie, tak? To koszty od 46 tysięcy brutto do 70 tysięcy jest koszt remontu takiego lokalu mieszkalnego, ale mówię w całości z wymianą piecy, instalacji elektrycznej, tak, okien,
No bo niestety te lokale są w takim stanie technicznym. Nie? No, wartości lokalu pewnie pan mi nie może podać, ze względu na tam na sprzedaż. Czy może wartości, pan? No ja tutaj nie, to pan Maciek później ewentualnie. Generalnie zasada jest taka, że nie wyceniamy lokali, dopóki dokładnie nie mamy od państwa zgody na zbycie. Chyba, że to jest budynek pana, rodziny pana Sielickiego, bo wtedy tak. Panie radny, proszę nie przeszkadzać. Generalnie taką mamy zasadę, czy to jest sprzedaż na rzecz najemcy, czy to jest sprzedaż w przetargu, tak? No ale mniej więcej każdy jest w stanie sobie wyobrazić i myślę, że każdy nawet nie wyobrazi, tylko mniej więcej macie państwo wiedzę, no ile kosztują teraz lokale mieszkalne w Siebodzinie. Tylko no powiedzmy, że z uwagi na to, że są one w takim stanie i innym, to te wartości należy odpowiednio sobie po prostu pomniejszyć, tak? No ale 70 tysięcy za remont, mówię o tej maksymalnej kwocie, za remont mieszkania wielkości tam 45 chyba metrów, jak mnie pamięć nie myli, to nie jest jakaś, to nie jest jakaś zawrotna kwota wcale według mnie. No, ja tak oszacuję, że to jest chyba no 1/3 wartości. No nie chcę tu przestrzelić, ale no. A, to się zgadza, panie Michale, tak pan mówi. Panie radny, proszę podnosić rączkę. Pan Daniel Prawat. Pytanie do pana kierownika Kowalczyka. Czy przygotowując tego typu uchwały nie można by było radnym też przekazać dokumentacji zdjęciowej z miejsca takiego lokalu, żeby wiedzieć jak to w środku wygląda? Wtedy byłoby może łatwiej podjąć decyzję mimo wszystko niż tylko tak rozmawiając o tym, czego się nie widzi. I To ustosunkuję się do państwa prośby ewentualnie na kolejne, jeżeli będą ewentualne przeznaczone lokale do sprzedaży, przygotuję taką dokumentację fotograficzną, jak te lokale wyglądają po zdaniu. Okej, dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan Krzysztof Drzymała. Tutaj problem właśnie z tymi mieszkaniami socjalnymi jest bardziej taki złożony i częściowo przyznaję rację dla kolegi Tomalaka. Częściowo też rozumiem pana Michała. I powiem tak, wszystko, tak jak Daniel też wspominał, dobrze by było, żeby taka może dokumentacja fotograficzna była zrobiona, bo też zależy, kto do tego lokalu trafi. Czasami trafiają tacy ludzie, gdzie w prezencie dajemy im w cudzysłowie 70 powiedzmy tam tysięcy, a oni nie płacą później za ten lokal z różnych względów. I naprawdę trzeba to indywidualnie, komisja, która przyznaje takie mieszkanie, no musi naprawdę wnikliwie podejść do tego tematu i czy to mieszkanie sprzedać, czy też po prostu wynająć mieszkańcom. I to wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Czy ktoś jeszcze z państwa? Ja tylko chciałem dodać, bo teraz mi się przypomniało, jak tutaj pan Drzymała się wypowiadał. W sprawozdaniu z działalności burmistrza za pierwszy kwartał też mogliśmy przeczytać taką informację i tam miałem zapytać, ale gdzieś mnie umknęło, że gmina ponosi koszty opłat z czynszu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i PKP, jeżeli mnie pamięć nie myli, za mieszkania, które są zajmowane przez lokatorów chyba z wyrokami eksmisji. Czyli gmina nie potrafi wskazać, czy nie ma w swoich zasobach lokali, do których można by było tych ludzi przekwaterować, w związku z tym ponosi koszty odpłatności za czynsz. W tych mieszkaniach chyba tak jest, ale musiałaby pani skarbnik chyba z nami jeszcze być. Panie przewodniczący, można? Bardzo proszę. No takie koszty są ponoszone, tak? Tylko jak tu wcześniej pan radny Tomalak wspomniał, wniosków oczekujących bez wyroku, znaczy z wyrokiem mieszkańców, którzy oczekują na lokal socjalny jest 100 plus około 10 takich wyroków sądowych jest w spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie sąd zasądził lokatorom wyrok sądowy w zakresie, no wyrok sądowy w zakresie przyznania lokalu socjalnego, tak? No to jest sukcesywnie, że tak powiem, te lokale są przyznawane, aczkolwiek mówię, lokale tylko, no to jest może tak powiem straszne, są
zdawane w chwili śmierci, że tak powiem, najemcy, lokatora, tak? Są wyroki sądu, które wskazują pozbawienie lokatora lokalu socjalnego, ale w drugim, że tak powiem, punkcie postanowienia sądu wskazywany jest następny lokal socjalny, tak? To trudno, że tak powiem, wskazywać następny lokal socjalny, który jest wyremontowany dla takiej osoby, no, który, dla tego lokatora, który poprzedni lokal socjalny zdewastował i nie płaci za niego, tak? I o jeszcze obniżonej, że tak powiem, standardzie technicznym. No, ten standard techniczny w lokalach socjalnych, no, on jest no, niski, tak, że tak powiem. To tak, trochę jest to koło takie zamknięte. Okej, panie Michale, a potrafi mi pan powiedzieć, ile my płacimy na rzecz spółdzielni albo tam PKP za te lokale zajmowane przez tych najemców z wyrokami eksmisyjnymi? No tam są różne czynsze, tak, ale około miesięcznie około 5 000, nie? Dziękuję. Pan Tomala. Jeszcze coś mogę tylko dodać, że no, my o chwili obecnej trwają rozmowy też. W tamtym miesiącu mieliśmy spotkanie z prezesem spółdzielni mieszkaniowej, z panią główną księgową w zakresie właśnie tych najemców. Tam czterech najemców w sprawie, że tak powiem, się wyklarowały z tytułu niepłacenia, znaczy uregulowania czynszów już w strukturze spółdzielni mieszkaniowej, tak? Aczkolwiek teraz zadłużenie jest po stronie tej gminy, czyli wezwaliśmy na rozmowy, dwie osoby by już się zgłosiły w sprawie podpisania takiej ugody spłaty, że tak powiem, tych zaległości na rzecz gminy z tego tytułu tych postanowień sądu i te osoby potem mogą wrócić i uzyskać te prawa lokatorskie w spółdzielni mieszkaniowej. Takich było, tam jest takich z tych około 10, jest cztery takie są rodziny. Nie? Dziękuję. Dziękuję, pan Tomarek. Ja chciałbym, szanowni państwo, zwrócić uwagę na to, że zgodnie z prawem jednym z zadań gminy jest zapewnienie właśnie takich lokali dla osób potrzebujących. No takie są przepisy w Polsce i takie prawo w wielu krajach europejskich. I tutaj no nie możemy się, proszę państwa, dziwić, że sądy tak zasądzają, ponieważ no takie są przepisy w Polsce i to musimy to mieć w głowie, że po to też jest gmina, żeby tym osobom właśnie pomagać i co by się nie działo, po prostu musimy zapewniać te lokale. Jeżeli tego nie będziemy robić, to będziemy ponosić koszty, tak jak tutaj panowie już wspomnieliście wcześniej, wypłaty odszkodowań dla osób, dla instytucji, które mają takie wyroki, a gmina nie zapewniła takiego lokalu. No i jeżeli byłyby te działania po prostu w ogóle całkowicie nieudolne albo doprowadziły do sytuacji, że te osoby w jakiśkolwiek sposób znalazłyby się na ulicy, to wtedy będziemy mieli po prostu do czynienia ze zjawiskiem olbrzymiej fali po prostu bezdomności, no, przebywania ludzi po prostu w warunkach niegodnych, tak? Pamiętajcie również, że osoby te, jeżeli przebywają w jakichś schroniskach albo w noclegowniach, również obowiązkiem gminy jest partycypowanie w kosztach albo ponoszenie tych kosztów w całości. Także to no miasto, ja wiem, że pan burmistrz by chciał, żeby miasto było tylko dla bogatych, dla wspaniałych przyjaciół, a nie dla jakichś tam biednych ludzi, którzy potrzebują pomocy. No niemniej jednak no, to są obowiązki gminy, tak? I no, po prostu jesteśmy zobowiązani w jakiś sposób też myśleć o nich i dbać. Dziękuję. Dziękuję, pan Michał Kowalski. Tak, woli uściślenia, panie radny. Chciałbym dodać, że no, gmina wypełnia ten obowiązek. Mamy ponad 116 lokali socjalnych. Ogólnie mamy około 409 mieszkań komunalnych, tak? No, żeby zapewnić całą, że tak powiem, zapotrzebowanie tych lokali socjalnych, byśmy musieli mieć około 100 kolejnych, żeby po prostu wskazać wszystkim tym najemcom. To też jest no, trochę takie trudne z tytułu nieposiadania tych lokali, bo odzyskujemy je, jak wspomniałem, no, w chwili śmierci najemcy, tak? Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ja myślę, że już wystarczy. Chyba wszystko zostało powiedziane i skoro nikt więcej z państwa nie podnosi ręki, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za.
Przypomnę tylko, że głosujemy projekt uchwały na druku 571, sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 1 Maja 17. Więc jeszcze raz, pan Edward Cichański. Jestem za. Dziękuję. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem przeciw. Pan Marek Teklek. Wstrzymuję się. Pani Marta Kaj. Jestem za. Dziękuję. Pan Janusz Koszyka. Jestem przeciw. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Wstrzymuję się. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Mulicka. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Wstrzymuję się. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem przeciw. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem przeciw. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem przeciw. Ja również jestem przeciw. I teraz stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 10 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. 7 radnych było przeciwnych i 4 wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Rada uchwałę przyjęła większością głosów. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały otrzymaliście Państwo na druku numer 572. Dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Generała Sikorskiego 17. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Tomalak. Sytuacja, Szanowni Państwo, bardzo podobna jak w poprzednim projekcie uchwały. No i tutaj tak mi na usta po prostu przychodzi takie hasło. Może gmina Świebodzin to nie jest gmina dla biedaków, tylko dla bezaków. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Skoro nie, to zadano głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem przeciw. Pan Marek Eklak. Wstrzymuję. Pani Marta Komin. Jestem za. Za? Tak. Dziękuję. Pan Janusz Koszyka. Jestem przeciw. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Wstrzymuję się. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Wstrzymuję. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem przeciw. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem przeciw. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem przeciw. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. I ja jestem przeciw. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 21 radnych. Jedenastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały. 7 radnych było przeciwnych i 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo.
I kolejny projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową Nieruchomości położonej w trzecim obrębie miasta Świebodzin na osiedlu Łużyckim. Otrzymaliście Państwo na druku numer 573. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Dziśmiało. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Wstrzymuję się. Pan Marek Kieklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Wstrzymuję się. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osicka. Jestem za. Pan Daniel Prowad. Jestem za. Pan Włodzimierz Losada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słowiska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Mija Wesłowska-Kasza. Jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział... A tak, panie przewodniczący, bo pan nie powiedział. Ja jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu, w związku z czym rada uchwałę przyjęła większością głosów. Dziękuję bardzo państwu radnym, dziękuję panom kierownikom. Dziękuję bardzo. Za dyskusję i za wyjaśnienia. I za przygotowanie projektów uchwał. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 110 ust. 2 Statutu Gminy przewodniczący Komisji Rewizyjnej na najbliższej sesji przedstawił protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli. Komisja taką kontrolę przeprowadziła w miesiącu marcu. Protokół został do Państwa przesłany w celu zapoznania się. Prosiłbym, czy teraz oddaję głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, panu Edwardowi Cichańskiemu, i proszę o przedstawienie protokołu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna na wniosek Rady Miejskiej przeprowadziła w dniach od 8 marca do 31 marca kontrolę realizacji zadań z budżetu obywatelskiego. Komisja bardzo mocno pochyliła się nad tym zadaniem. Sprawdziliśmy każde zadanie z danego okresu, czyli załóżmy w roku 2019. Jeśli chodzi o projekty duże, to takich projektów było 6. Jeśli chodzi o projekty małe, to było 7. W roku 2020 4 duże projekty, 5 projektów małych. Projekty miękkie realizowane w 2020 to 11. A jeśli chodzi o rok 2021, to projekty duże 5, projekty małe 4, projekty miękkie 9 i projekty ekologiczne 3. Prosiłem o przesłanie dla wszystkich radnych protokół pokontrolny, aby każdy z radnych się mógł zapoznać z tym, po to, aby nie przedłużać tego dzisiaj i nie odczytywać całego protokół, ponieważ jest on dość obszerny. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania lub uwagi do protokołu? Skoro nie ma, to dziękuję panu przewodniczącemu. A jest pan Daniel Prawar. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, państwo radni. Ja powiem, że przez te 3 lata byłem członkiem komisji weryfikującej właśnie te zgłoszenia do budżetu obywatelskiego. No i patrząc z tej perspektywy już 3-letnich prac, mogę powiedzieć rzeczywiście, że w wielu tych tutaj zgłoszonych wnioskach pokontrolnych się zgadzam.
że często ci wnioskodawcy, nie wiem dlaczego to tak wynikało, bo już po pierwszym roku miało być przekazane i to nie wybrzmiało jakoś, że nie uwzględniają dokumentacji projektowo-technicznej na realizację tego swojego przedsięwzięcia i często w tychże późniejszych właśnie realizacjach tego przedsięwzięcia tych pieniędzy jest za mało. Oni są zawsze zapraszani do urzędu bądź urzędnicy się kontaktują z tymi wnioskodawcami, aby oni na przykład coś dookreślili albo coś zmienili, bo pracownicy merytoryczni, czyli kierownicy urzędu mówią wyraźnie, że pewne tam założenia przedstawiane przez wnioskodawców są niemożliwe do zrealizowania w danej kwocie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że pomimo właśnie tych już kilkuletnich przepływów informacji, nadal te wnioski składane rokrocznie brakuje tym wnioskodawcom tej informacji w regulaminie budżetu, że muszą uwzględniać dokumentację projektowo-techniczną, czego nie robią, a to też no, podnosi koszty realizacji. I stąd później takie, jak czasami tu widzę, no, bardzo duże braki finansowe w tym, żeby ten budżet mógł zostać zrealizowany, a przecież mieszkańcy głosują i to w momencie weryfikacji tychże wniosków powinno zostać odrzucone jako niemożliwe w tej kwocie do zrealizowania. Także tu się zgadzam akurat z tym właśnie, co jest w pokontrolnym wniosku Komisji Rewizyjnej. Mam nadzieję, że to w końcu zostanie uporządkowane, żeby nie głosować nad czymś później, że mieszkańcy głosują nad czymś, co nie ma możliwości realizacji w takim po prostu poziomie finansowania, jaki jest dostępny. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Skoro nie, to bardzo dziękuję Komisji Rewizyjnej, Panu Przewodniczącemu za przeprowadzoną kontrolę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, interpelacje i zapytania. Przypominam, że na podstawie artykułu 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Na chwilę obecną wpłynęły do mnie dwie interpelacje pani radnej Anity Molickiej oraz interpelacja pana Krzysztofa Drzymały. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w tej części interpelacje i zapytania zabrać głos? Jeżeli nie, to dziękuję uprzejmie. I jednocześnie informuję, że zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy o samorządzie burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Przechodzimy do spraw różnych. Zgodnie z zapowiedzią chciałbym prosić Państwa o wytypowanie członków do zespołu do przygotowania i przeprowadzenia konkursu burmistrza Świebodzina na najpiękniejszą zagrodę wiejską w 2020 roku. Czyli jest ktoś z Państwa chętny? Las rąk, jak to mówią w szkole. Może Komisja Rolnictwa by się sprawą zajęła i to jakoś ogarnęła szybko i sprawnie. Co Państwo na to? No na pewno jakiegoś członka wytypujemy. No i bardzo dobrze. A z rady jakaś chętna osoba bardzo by chciała? Jeszcze oprócz tego, czy ktoś dysponuje wolnym czasem, żeby pojeździć i pooglądać? No, na siłę nie będziemy ciągnąć nikogo. No. Pani Przewodniczący. Bardzo proszę, Panie Januszu. Ja deklaruję swoją chęć. Dziękuję bardzo. Ja myślę, Komisja Rolnictwa. Tak. Nawet myślę, że... Bo dysponuje czasem. Nie, no pan Janusz Koszyka jest przedstawicielem Rady Miejskiej. Komisja Rolnictwa musi swojego przedstawiciela wyznaczyć, nie? Ja nawet myślę, że nie musimy tego głosować. Wszyscy jesteśmy za. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w sprawach różnych jesteśmy. Pan Andrzej Mazur, bardzo proszę, pan Andrzej Mazur pierwszy się zgłosił. Dziękuję bardzo. Ja miesiąc temu na sesji mówiłem o wynikach naszych szkół i uczniów w tych konkursach przedmiotowych
I dzisiaj chciałbym tylko uzupełnić, bo jesteśmy już po finałach wojewódzkich, że wśród naszych uczniów mamy 4 laureatów wojewódzkich. I tak ze szkoły numer 3 Paweł Ślusarczyk z geografii 95% maksymalnie uzyskanych punktów z maksymalnej puli. Później mamy Kornel Mosiejko, szkoła numer 2, język niemiecki 95%, z biologii, biologia Waldemar Chmielnik, szkoła numer 2, 82% i języka angielskiego Julia Merda, szkoła numer 6, 88% punktów. Także bardzo im gratuluję, ale chciałbym jeszcze dodać, że była grupa uczniów, którym niewiele brakowało do tytułu laureata i pozwolicie Państwo, że ich tutaj wymienię. To jest Iga Golik, szkoła numer 6, Mateusz Redlik, szkoła numer 6, Marian Wawrzyniak, szkoła numer 2, Jarosław Dowiak, szkoła numer 3, Matylda Mickiewicz, szkoła z Gościkowa i Milena Mosiejko, szkoła numer 2. Także wszystkim bardzo gratuluję i dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał Siodła, mam drugi na liście. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze na chwilę wrócić do projektu uchwały nr 569. To jest w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego. To jest taki malutki kawałek zieleni koło Rosmana, na którym znajduje się przepiękna lipa. Jak czytamy w uzasadnieniu, wnioskodawca planuje rozbiórkę istniejącego budynku i budowę nowego obiektu. Ja tutaj z taką wielką prośbą do pana burmistrza i do Urzędu Miasta o wykorzystanie wszystkich możliwych instrumentów, żeby tą lipę uchronić przed wycinką, bo to jest przepiękne drzewo i naprawdę szkoda tak pięknego drzewa. Dziękuję bardzo. Pan radny Daniel Prowat. Dziękuję bardzo. No to tutaj można powiedzieć, że się wstrzeliłem w temat poruszony przez pana Michała Siodłę. Swego czasu poprosiłem urząd o dokument, jaki został sporządzony odnośnie stanu fitosanitarnego naszych terenów zielonych i otrzymałem taki dokument, plan zarządzania drzewostanem. Przeczytałem go sobie z wielkim zainteresowaniem i tutaj objęte tymi pracami były trzy nasze parki, Park Głęgowski, Park Dworcowy, Park Chopina i jeszcze Plac Wolności. I chciałem się zapytać teraz, co dalej z tymi tam wskazaniami w tym dokumencie, bo sporo drzew zostało wskazanych, czy to do wycinki, czy do ewentualnej redukcji koron, szczególnie koron, jako zagrażającej właśnie mieszkańcom. Część z nich poziom pilności no, natychmiast, że to jeszcze w 2021 roku powinno zostać wykonane, część na rok obecny. Ja nie przypominam sobie, żeby w planie gdzieś uchwał budżetowych były jakieś pieniądze przeznaczone na ten cel, ale może gdzieś mi to umknęło. Dlatego chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda i też chciałem zapytać się w kontekście, czy nie trzeba by było zrobić takowej inwentaryzacji tych terenów zielonych, jeżeli chodzi o cmentarz, który jak wiemy po tych lutowych nawałnicach dość mocno ucierpiał i infrastruktura tam znajdująca się i nie wiemy tak naprawdę, jak te drzewa wyglądają. Ja oczywiście przychylam się do wniosku pana radnego Siodły, aby ta lipa stojąca przy Rosmanie nie została wycięta, ale to w jakim ona jest stanie, to powinien ocenić właśnie arborysta, bo to co z zewnątrz wydawało mi się, że wygląda no, bardzo pięknie i po przeczytaniu tego raportu, patrząc na najbliższą moją okolicę, czyli Park Chopina, okazuje się, że kilka tych tam drzew zagraża po prostu mieszkańcom i my nieświadomie chodzimy pod nimi i wymaga po prostu nawet wycięcia. Także tutaj chciałem się dowiedzieć, jak wygląda ta sytuacja, co urząd w tej materii przedsięwziął, skoro ten raport został wykonany i co z tym dalej? Czy jakieś prace zostały
przywracające bezpieczeństwo tych terenów zielonych podjęte, stosownie z tym raportem właśnie. Można, panie przewodniczący? Tak, bardzo proszę, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Państwo radni, no generalnie po to były robione te dokumenty, żeby z nich po prostu korzystać, tak? Jak państwo, znaczy no państwo z wyjątkiem pana radnego Prałata nie widzieli tego opracowania. Tam jest wszystkie drzewa są szczegółowo opisane. Każde drzewo ma przypisany tak zwany tag, czyli numer porządkowy. Dla każdego drzewa zostały opisane konkretne zabiegi, jakie mają być wykonane. Również określone zostały koszty. No i o te koszty oczywiście się rozbija. Bo nie na wszystko, co tam jest przewidziane, starcza nam pieniędzy. Tak, mamy jakąś określoną pulę pieniędzy w budżecie, no, ale ona nie jest wystarczająca, tak, do tego, żeby wykonać te wszystkie zabiegi, zwłaszcza no, w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko drożeje i te usługi wycinki, pielęgnacji drzew również podrożały. A co do cmentarza, to taka inwentaryzacja została wykonana. To była pierwsza inwentaryzacja, jaka została wykonana. Powiedzmy taka, nie chcę jej nazywać próbną, bo ona niczym nie odbiega od tych, które zostały wykonane dla parków, tylko że to była taka jakby próba, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak na tym dokumencie można pracować i w momencie, kiedy zobaczyliśmy, jak to zostało wykonane, w jakim stopniu szczegółowości, to taką dokumentację, taką inwentaryzację wykonaliśmy również dla parków. Dziękuję bardzo. Pan Daniel Prałat jeszcze. Jeżeli mógłbym w takim razie poprosić panie kierowniku o to, wspomniał pan oczywiście o funduszach, ale czy te prace tam zlecone choćby w tych parkach, no patrząc przez pryzmat cmentarza, który wiadomo przyszły tak silne wiatry i, no i powaliły te drzewa, czy w tych parkach, kiedy, bo pewnie takie sytuacje będą miały miejsce, pewnie nie, może nie teraz, ale mówimy o jesieni, gdzieś tam w tym okresie pewnie znowu niespokojnym w pogodzie. Czy te prace tam wskazane w tym planie zarządzania drzewostanem w tych parkach zostały jakieś podjęte w końcu, czy żadne nie zostały podjęte z racji niewystarczających środków, bo nie dostałem takiej odpowiedzi. Znaczy generalnie musiałbym się szczegółowo zapoznać z planem wycinki na ten rok, bo generalnie musicie państwo mieć na uwadze, że to mówimy teraz o tych starych, najbardziej cennych drzewach, a są również inne drzewa, które po prostu no jakby nie są objęte takimi inwentaryzacjami, a które po prostu wiemy, że też wymagają wycinki. To musiałbym po prostu to dokładnie sprawdzić, wtedy mógłbym udzielić odpowiedzi w jakimś późniejszym terminie. Ja tak, dlaczego się też pytam o to tak dosyć mocno, bo w niektórych tych tam wskazaniach tych drzew w parkach było wyraźnie, że na przykład konar zagraża na przykład siedzącym na ławce mieszkańcom i ktoś może o tym nie wiedzieć, może pod tym drzewem po prostu siedzieć, że gdzieś tam skoluje jakiś inny konar, gdzieś nad chodnikiem jest i też w ocenie tego arborysty także zagraża przechodzącym pod tym drzewem, no przechodniom, tak? I dlatego nie chciałbym takiej sytuacji, że rzeczywiście wiedząc, że urząd ma taką wiedzę, mając od specjalistów taki no bardzo szczegółowy i bardzo, no widzę, że bardzo fachowy stan wiedzy, nie zareagował w porę, a się stało później nieszczęście. No i tego bym chciał uniknąć właśnie. Znaczy tak jak mówię, jeśli można, panie przewodniczący. Tak. Tak jak mówiłem, ta inwentaryzacja na cmentarzu była wykonana wcześniej i część zabiegów, które tam były przewidziane, to zostało wykonane, ponieważ no, tych drzew tam jest naprawdę dużo, to są setki drzew, to nie jestem tak w stanie z pamięci wskazać, które z tych drzew zostały wycięte, które tam były przewidziane do wycinki. Na pewno część tych prac zgodnie z tą inwentaryzacją było wykonane, ale na pewno nie wszystkie. Dobrze, dziękuję. Pani Anita Molicka. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałabym zwrócić taką uwagę, taki apel, szczególnie w sprawach śmieci, które trafiają szczególnie do śmietników, które znajdują się na osiedlach Żaku, Widok, tudzież innych. To są śmietniki otwarte, do których wszyscy mają dostęp, a problem polega na tym, że do tych śmietników trafiają śmieci osób, które nie są mieszkańcami danego terenu. Są to osoby przeważnie, które przyjeżdżają z zewnątrz. Obserwowani są też chyba przedsiębiorcy, bo przywożą swoje śmieci busami. Są to duże gabaryty, jakieś części remontowanych łazienek,
no czasami jest widok naprawdę przykry, żeby na to patrzeć, co tam się dzieje. I taka prośba, apel, nie wiem, czy na policję takie sytuacje zgłaszać, bo no, naprawdę jest bardzo przykro na to patrzeć, co się dzieje. Służby, mimo że odbierają swoje te śmieci, to nie są w stanie czasami zapanować nad tym, co się dzieje. A zwrócenie uwagi niektórym osobom kończy się na tym, że osoba taka zostaje bardzo brzydko potraktowana, wręcz czuje się wręcz jakby zastraszona za to, że zwróciła uwagę. Z jednej strony można by zastanowić się, że może dobrze, że te śmieci nie trafiają do lasu czy do rowu, ale z drugiej też nie może być taka sytuacja, żeby te śmieci osób, które mieszkają gdzieś poza terenem, trafiały do tych osiedlowych tutaj koszy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję uprzejmie. Pan Artur Kubacki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie na ostatniej Komisji Oświaty. Zadałem pytanie odnośnie pani kierownik Grzyny Chmielewskiej. Chciałbym się dowiedzieć jako członek tej komisji, co się takiego wydarzyło, że rozwiązano, jeżeli rozwiązano, bo nie mamy żadnej wiedzy na ten temat. Co się dzieje z panią kierownik? Dziękuję. Panie Przewodniczący, czy ja mogę zabrać bardzo głos? Proszę, Pani Burmistrz. Nic mi nie wiadomo na temat tego, że umowa z panią kierownik została rozwiązana. Pani kierownik jest na zwolnieniu lekarskim i to tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Tomalak. Chciałem zwrócić uwagę, że opracowywanie analiz i planów odnośnie wycinki drzew, tak jak to miało miejsce na cmentarzu, tak naprawdę niczego nie zmieniło w tej sytuacji trudnej, która miała miejsce. Ponieważ i tak doszło do po prostu katastrofy. Także tu musieliby, pan burmistrz musiałby wyciągnąć stosowne wnioski z dokumentacji, które otrzymuje, a nie udawać, że cokolwiek robi. Sama dokumentacja nie chroni przed niczym, czy same analizy. Po prostu są tylko dokumenty, które lądują gdzieś tam na półkach w szafie i tak naprawdę straty były olbrzymie. I to się dziwię, że w ogóle społeczeństwo tak spokojnie do tego podeszło. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa w sprawach różnych? Pan Daniel Prowad. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem zapytać tutaj pracowników merytorycznych urzędu, bo pamiętam swego czasu, kiedy jeszcze sprawami tymi zajmował się wiceburmistrz Niczkę, mówiono o inwentaryzacji mienia gminy, żeby rozdzielić właśnie co jest, co ustalić, co jest mieniem gminnym, choćby tereny zielone, choćby też słupy oświetleniowe, bo wiem, że część latarni, czy też ławki znajdujące się na terenie gminy. Czy to zostało wykonane? Bo też gdzieś tej informacji zwrotnej nie otrzymałem. I czy ta inwentaryzacja została dokonana? Co jest nasze, co nie jest nasze, a jest innych właścicieli? Można, panie przewodniczący? Tak, bardzo proszę. No ja bym chciał się odnieść co do zakresu zakresu mojego wydziału odnośnie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, a także, ławek i tej małej infrastruktury plus terenów zielonych. Takie inwentaryzacje nie powstały. Dziękuję. Aczkolwiek tereny zielone jest prawo własności nieruchomości, no to mamy wgląd do że tak powiem, do bazy danych udostępnionej przez starostwo powiatowe, no to jesteśmy wskazać, czy to jest nasz teren, czy nie jest nasz teren. Ławki, które są ustawione na terenach gminy, na terenach miejskich, to są miejskie, na terenach innych właścicieli dróg lub zarządów spółdzielni mieszkaniowej, no są własnością tych podmiotów. Co do oświetlenia, mienie gminne jest znane, ale nie jest znane mienie mieszane, tak? Znaczy ilość opraw, ilość słupów jest znana, tylko nie jest, to są sprawy techniczne, które wskazują na podłączenie do konkretnych skrzynek oświetleniowych plus dostawiania kolejnych opraw lub słupów wynikających też z potrzeb mieszkańców, tak? Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Maciej Kuś ma rękę podniesioną?
Tak, panie przewodniczący, jeśli można jeszcze słowo odnośnie tej inwentaryzacji drzewostanu na cmentarzu, to chciałem tylko wyjaśnić, że generalnie teraz wszystkie prace związane z drzewostanem na cmentarzu odbywają się właśnie na podstawie tej inwentaryzacji, oczywiście w ramach posiadanych środków. No niestety sytuacja jest taka, a nie inna. Jak państwo wiedzą, brakuje na wiele różnych rzeczy pieniędzy. My też nie dostajemy tego, co byśmy chcieli, no ale ja nie jestem wyjątkiem od tej sytuacji. W podobnej sytuacji są również inni kierownicy wydziałów. No to tylko tyle chciałem dopowiedzieć odnośnie tej inwentaryzacji, a odnosząc się jeszcze do tych zjawisk atmosferycznych, no to w takich sytuacjach no również i zdrowe drzewa czasem upadają i tak zawsze było i podejrzewam, że tak będzie dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan Tomalak. Ja myślę, że pan burmistrz za swoją ignorancję w tym temacie zapłaci cenę taką, że na następnych wyborach przegra po prostu i to będzie rozwiązanie tego problemu. Dziękuję. Pan Daniel Pałac. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Mi chodziło przede wszystkim o to, że jeżeli został sporządzony ten plan stanu zadrzewienia w tych czterech miejscach, jeżeli tam są wskazania, że konar, mówię, wiszący czy nad ławką, czy nad traktem komunikacyjnym zagraża w ocenie tego arborysty, że on się po prostu złamie i to nie trzeba będzie silnego wiatru, to jak komuś to spadnie na głowę, nikt przemysłowiającemu się odpoczywającemu na ławce, no to powinno być jak najszybciej, uważam, zrobione. Tam jest ten stopień pilności, tak, w skali od 0 do 5 i wiele przy tych drzew jest zer. Jeżeli coś zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, mieszkańc nie ma o tym zielonego pojęcia i nieświadomy będzie sobie w tych miejscach przebywał, a my nie zrobimy nic, żeby te środki tam na to ten cel przeznaczyć, no to no powiem szczerze, ja spać spokojnie bym nie mógł z taką wiedzą. I tutaj to mnie troszeczkę niepokoi, że raport jest sporządzony z października zeszłego roku. Są wskazania na zeszły rok, już miniony, tak? Mamy też wskazania na obecny rok, a pan mówi tylko o cmentarzu, co się stało tym pod kątem tego zjawiska no lutowego, tak? Lutowego, że tam rzeczywiście doszło do takich, a nie poważnych uszkodzeń, ale tu trzeba działać no w wielu kierunkach, oczywiście stosownie do posiadanych środków, ale może część tych środków trzeba zwiększyć w takim razie w tym zakresie. No, my radni powinniśmy o tym wiedzieć, że są takie potrzeby. Jak ja sięgnąłem do tego raportu, bo mnie to zainteresowało, bo sam wystąpiłem ten stan fitosanitarny, no to się dopiero zagłębiając dowiedziałem, w jakim stanie te drzewa są. Jak pan radny Sioda mówi o lipie, która pięknie wygląda z zewnątrz, stojąca przy Rosmanie, a w środku może być tam próchno, może być, tak? Bo to bez badań tego nie jestem w stanie ocenić, ale z zewnątrz dla mnie to drzewo też wygląda pięknie. I wiele tych drzew w naszych terenach wygląda pięknie, a okazuje się z tego raportu, że stanowią zagrożenie dla będących pod nimi mieszkańcami, o czym oni nie wiedzą, tak? I to nie zagrożenie wynikające z ptasich odchodów, tylko no, poważniejsze. Dziękuję. Dziękuję. Ja się w 100% z panem radnym zgadzam, natomiast jednak to nie pan kierownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie środków finansowych na tego typu przedsięwzięcia. Jeżeli tych pieniędzy nie ma, no to sam z piłą nie pójdzie i nie zetnie tej gałęzi czy konaru jednego czy drugiego, bo to jak patrzę, to nawet widzę, że nie ma uprawnień na chodzenie po drabinie, nie? Wysoko. Także to nie jest takie proste. No, musi przyjechać firma specjalistyczna i to po prostu zrobić, za to trzeba zapłacić. Jeżeli są braki w budżecie, no to powinniśmy, tutaj się z panem zgadzam, o tym wiedzieć i takie pieniądze próbować w budżecie zarezerwować, żeby te tematy zrealizować, bo niestety, ale to, że mamy raport, z którego wynika, że coś zagraża i jeżeli, nie daj Boże, coś się stanie, no to, że mamy ten raport, to tylko działa na naszą niekorzyść w tym momencie, nie? Także to warto o tym pamiętać. No, ale to nie jest rolą pana kierownika, skoro nie ma środków w budżecie wydziału na ten cel, no to nic nie zrobi. No. Pan Siodła miał rękę podniesioną. A ja w tym samym temacie. No, na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać, więc no, popieram przedmówców. Dziękuję. Ja jeszcze chciałem zapytać, bo tam się... A i pan Daniel Pałat jeszcze, to bardzo proszę. Przepraszam, panie przewodniczący, mi się przypomniało odnośnie wypowiedzi pana Kowalczyka, bo też nie usłyszałem, dlaczego ta inwentaryzacja tego mienia gminnego nie została dokonana, bo pan Kowalczyk na to nie odpowiedział, tylko stwierdził, że jest mienie mieszane. Nie wiem, co to znaczy.
No bo później patrzymy w tym sprawozdaniu burmistrza za kolejne kwartały, tam jest ile opraw zostało wminionych, innego rodzaju, na przykład odnośnie oświetlenia, tak? Ale przypomnę sobie, czy pamiętam swego czasu, lata wstecz, w parku dworcowym były ławeczki, ławeczki takie na betonowym murku posadowione, tam były drewniane te siedziska. Od wielu lat to zostało zdemontowane, bo było w kiepskim stanie technicznym, zużyte po prostu i nie zostało już zainstalowane nowe, zostały tylko betonowe w tym momencie te fundamenty pod te ławeczki. No i tak to jest. No nie wiem, to jest, rozumiem, to jest teren gminny i zostało coś po prostu w stanie nienależytym pozostawione i tak trwa. Nie za bardzo rozumiem właśnie, dlaczego tak zostało, gdzie wcześniej to służyło ludziom i nadal służy, bo tam sporo osób się przewija i jest, tak, przebywa właśnie. A te warunki zostały pogorszone w tym wypadku. Michał Kowalczyk, bardzo proszę. No jak można, panie przewodniczący, no to ja powiem krótko, no, z ograniczonych środków finansowych, tak, na różne, że tak powiem, też konkretne działania, już jak pan pewnie przepowiedział o poparku, działania związane z montażem tych listw ławkowych, tak? No jest duża dewastacja tych urządzeń przez mieszkańców, niestety. Jest też, no, też materiał ulega, że tak powiem, zniszczeniu. Gdzie są ławki, tak powiem, że powiem, są ławki ustawione, które no stricte jako ławka, nie jako ten fundament, no to wymieniamy je ze środków bieżących i ze środków zaplanowanych w budżecie gminy Siebolin. Nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, zrealizować wszystkich potrzeb, no bo ten budżet by nie opiewał, jak powiem, na kilkaset tysięcy, czy na około miliona w moim wydziale, tylko by na pewno by był większy. Podejrzewam, że nawet na kilkadziesiąt milionów, tak? Potrzeb jest zawsze, no jest dużo, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę jeszcze, panie przewodniczący, bo też chciałem się odnieść z tego, co państwo kierownicy mówią, co pani radna Molicka właśnie mówiła o porzucaniu śmieci, tak? No, ja cały czas mówię, czekam na wycenę, jakby to było, Komisja Oświaty złożyła taki wniosek. Wiem, że pani skarbnik na razie nie znalazła czasu, żeby to przeanalizować. No, powołania straży miejskiej, bo to były pewne te problemy, które państwo mówicie, rozwiązały, gdyby te służby patrolowe rzeczywiście były i reagowały na to, co się w naszej tej rzeczywistości dzieje. A tak jak nie ma reakcji na dewastację, na wandalizm, na podrzucanie śmieci, no, remontowych tam, gdzie one nie powinny być, do śmieci komunalnych, no to wiadomą rzeczą jest, że to się będzie nadal działo, no bo rzeczywiście samemu zwrócenie uwagi, no, spotyka się najczęściej z agresją tych osób, no bo one są w tym momencie dosyć nieprzyjemne w takich kontaktach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już się zgubiłem. Pan Tumalak teraz ma rękę podniesioną. Sami państwo widzicie, że burmistrz skąpi na działania, które nie są facebookowe, tak? Chodzi o to, że po prostu nie można się tym pochwalić gdzieś tam publicznie. Natomiast panie prałat, jeżeli pan naiwnie myśli, że Straż Miejska rozwiąże te problemy, no to niestety, ale ja uważam, że Straż Miejska to jest wyrzucenie pieniędzy w błoto. I swojego zdania nie zmienię, taka Straż Miejska w Siebodzinie była. Mówiłem to, darłem się po prostu, żeby zlikwidować, w końcu została zlikwidowana. To jest po prostu bez sensu, taka Straż Miejska. To jest marnowanie pieniędzy publicznych i nic poza tym. I jeżeli będą pomysły takie się pojawiały, to będę uzasadniał i szczegółowo tłumaczył. Po co jest właściwie Straż Miejska? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał Kowalczyk opuścił rączkę już. Dobrze, czy ktoś jeszcze w sprawach różnych? Jeżeli nie, to ja sobie pozwolę na zadanie jeszcze jednego pytania, tutaj wracając, bo sam się napatoczył temat oświetlenia, wymiana tam tych opraw była i tak dalej. I ja chciałem zapytać, czy coś się zmieniło w urzędzie, czy nie wiem, czy jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za jakiś przegląd i kontrolę tego oświetlenia, bo takie dziwne rzeczy gdzieś obserwujemy w ostatnim czasie i mam wrażenie, że ktoś przestał nad tym panować, bo albo nie świecą całe ulice, albo na przykład świecą się po dwa albo po trzy dni oświetlenie na niektórych ulicach. No teraz na przykład jest ciemno, jeżeli mnie pamięć nie myli, wczoraj jechałem, Cegielniana chyba cała jest zupełnie ciemna. Na Piłsudskiego też wybiórczo lampy świecą.
nie wiem, tak jakoś marnie to wygląda, jakby ktoś nie, jakby nie było nadzoru odpowiedniego, czy coś tam, czy jest jakiś kłopot z tym, panie kierowniku? Nadzór jest odpowiedni, co prawda osoba się zmieniła, która zajmuje się oświetleniem. No są, zdarzają się różne przypadki braku oświetlenia, tak? To nie zależy też od osoby, która się tym zajmuje. Po prostu no stan techniczny też różnych, że tak powiem, różnych instalacji jest różny na poszczególnych ulicach. To, co pan wspomina, że pali się w ciągu dnia, dwa dni, no też jest, że przyjeżdża firma, która konserwuje, włącza oświetlenie, no i sprawdza też no i inne parametry, nie tylko sprawdza ustawienia zegarów. To woli tak uściślenia może. Znaczy to ewidentnie nie była kwestia sprawdzania ani wizyty firmy, ponieważ te lampy świeciły non-stop przez bodajże dwa dni. Także tam na pewno żadnej firmy nie było i nikt przy tych zegarach. Aczkolwiek ja mam informację, że byli tam na sprawdzeniu, tak? No to tylko tak uściślam, tak? To zapomnieli wyłączyć może. Być może, być może. Okej, okay. Tak? Ale zmiana nastąpiła, czyli może to też z tego wynika, że ta nowa osoba, która się tym zajmuje, nie wiem czemu zmiana nastąpiła, ale nieważne. Dobrze, dziękuję. Mam jeszcze pytanie, ja bym jeszcze chciał pociągnąć kwestię tutaj pytania pana Kubackiego, bo pani burmistrz tak dosyć lakonicznie odpowiedziała nam, natomiast, znaczy odpowiedziała w sposób, w jaki się wszyscy spodziewaliśmy, natomiast w przestrzeni publicznej krąży informacja o tym, że pani kierownik Grażyna Chmielewska po ozdrowieniu no nie będzie miała gdzie wracać do pracy, tak? Czyli że ta umowa z nią zostanie jednak rozwiązana i że to zwolnienie lekarskie no to tak nie do końca jest, znaczy no jest wynikiem pewnego rodzaju, bym powiedział, ucieczki przed otrzymaniem dokumentu rozwiązującego stosunek pracy. Także jakby pani zechciała jednak coś więcej na ten temat powiedzieć. To znaczy, panie przewodniczący, są to sprawy pracownicze i uważam, że nie powinny być poruszane na sesji. Panie kierownik jest na zwolnieniu lekarskim, czy umowa zostanie rozwiązana, czy nie, no to mi trudno jest powiedzieć. W tej chwili umowa trwa i pani kierownik jest pracownikiem urzędu i tyle w temacie. Czyli czekamy, aż wyzdrowieje i wróci do pracy. Jest pracownikiem urzędu. Okej, rozumiem. Tego typu odpowiedzi są też odpowiedziami, z których wszystko wynika. Także bardzo serdecznie dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze w sprawach różnych? Pan Daniel Prałat. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem zapytać się pana też kierownika Kusia. Panie kierowniku, w takim razie jakiego rzędu, bo tego nie usłyszeliśmy, są koszty tego pielęgnacji, tego stanu zadrzewienia? No bo pan mówi, że tych pieniędzy jest za mało, ale nie powiedział pan, tutaj też w tym raporcie akurat nie było zsumowanych, jakiego rzędu powinniśmy kwoty wyasygnować, aby ten poziom bezpieczeństwa był wystarczający. Czy pan się orientuje? Panie radny, to generalnie musiałbym po prostu sięgnąć do tej inwentaryzacji, zobaczyć jakie tam są przewidziane prace, załóżmy na dany rok i wtedy bym mógł przedstawić państwu takie informacje. Na pewno to są dosyć duże kwoty, ale ja nie jestem teraz w stanie podać panu konkretnie ile. Musiałbym po prostu przeanalizować inwentaryzację. Czyli wyciągnąć z tego raportu, okej. Okay. Tak. A też na ile, ja tyle też nie wiem, na ile te kwoty dzisiaj będą adekwatne do tych zaproponowanych sprzed pół roku, tak? No bo rzeczywiście no ceny, że trzeba by to zaktualizować jeszcze chyba, tak? Znaczy no słabością każdego takiego opracowania jest mijający czas, prawda? No bo to wiadomo, że te ceny są zmienne, no ale powiedzmy ta inwentaryzacja z cmentarza jest sprzed paru lat, natomiast no te pozostałe są z poprzedniego roku, aczkolwiek no ostatnio wzrost cen jest no... No charakteryzuje się dosyć wysoką dynamiką, więc na pewno tam też trzeba by było jakoś po prostu rozeznać po ostatnich zleceniach, jakie robiliśmy, o ile mniej więcej wzrosły te usługi i ująć to do tych kosztów przewidzianych w tych inwentaryzacjach. To ja bym, jeżeli mógłbym prosić o takie zestawienie odnośnie prac wykonanych na cmentarzu versus tego, co było w inwentaryzacji tego stanu. I tak samo jak to wyceniane jest tutaj przy tych pozostałych czterech terenach zielonych, to bym coś takiego chciał, takie zestawienie otrzymać. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze w sprawach różnych?
Skoro nie, to ja bym chciał Państwu tylko przekazać taką informację, że że wpłynęły do mnie dokumenty dotyczące ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Rozmawiałem z panem burmistrzem na ten temat. Te dokumenty mają stać się przedmiotem obrad podczas sesji czerwcowej, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ja bym prosił panią Darię, żeby te dokumenty rozesłać do państwa radnych, żebyście mieli troszeczkę więcej czasu na zapoznanie się z nimi, to po pierwsze. Natomiast po drugie też proszę tutaj przewodniczącego komisji planu o to, by zaplanować wspólne posiedzenie razem z Rady Powiatu, bo tam była taka zapowiedź, że i taka prośba, żeby się spotkać na takim wspólnym posiedzeniu dwóch komisji i ten temat omówić. Także jakby prosiłbym o podjęcie tego tematu do dyskusji, a tak jak mówię, chyba że mnie pani burmistrz sprostuje, w czerwcu mamy podjąć tę uchwałę, czy nie? Też nie. Nie, właśnie wczoraj bodajże, czy przedwczoraj wpłynęło porozumienie ze Starostwa Powiatowego, które zostało zaakceptowane już ostatecznie, także jak burmistrz podpisze porozumienie ze starostą, to myślę, że już możemy procedować uchwały, także w maju chciałabym, żeby te uchwały zostały procedowane. Natomiast mam pytanie, bo jeżeli ma być komisja połączona, to rozumiem, że pan, który przygotowywał strefę, fajnie by było, jakby był chyba obecny, tak? To nie, myślę, że tu się panowie przewodniczący wypowiedzą jednej i drugiej komisji z powiatu i z rady. No w powiecie ten pan był już na komisji i już dosyć szczegółowo tam opowiadał wszystko. Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Pan nie ma dyspozycji, jak państwo będą chcieli, to on nie widzi problemu, może przyjechać i wszystko jeszcze raz opowiedzieć. Ale to już jak przewodniczący wyrażą taką chęć, to będziemy zapraszać. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych? Chyba udało nam się wyczerpać porządek. Przypominam Państwu jeszcze o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Zostało kilka dni. Mamy do końca kwietnia na to czas, czyli tak naprawdę jeszcze jutro. Kto jeszcze tego obowiązku nie dopełnił, to zachęcam do złożenia oświadczeń majątkowych. Przypominam, że składamy w dwóch egzemplarzach i z kopiami, z kopiami rozliczeń podatkowych za 2021 rok. No i cóż, przed nami weekend, pierwszy weekend majowy, który obfituje w święta 2 maja. Zachęcam wszystkich Państwa do wywieszenia flagi, ponieważ jest to dzień flagi polskiej, biało-czerwonej, a w środę uroczystości związane ze świętem uchwalenia Konstytucji 3 maja też zapraszam na uroczystości. Otrzymaliście Państwo zaproszenia. Także ja mam tyle. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za obecność na dzisiejszej sesji. Dziękuję za dyskusję i za wszystkie głosy. No i życzę dobrego dnia. Zamykam 41. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świdnie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Dobrego, do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia.